den Propheten Zephania. Przeczytamy z proroka Sofoniasza. Kapitel 2, ab Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 5. Księga Sofoniasza, drugi rozdział. Od pierwszego wiersza do trzeciego rozdziału, do piątego wiersza. Sofoniasz, drugi rozdział. Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny, zanim staniecie się jak chleba, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Bo Gaza będzie opuszczona, a Aszkalon spustoszony. Biały dzień wyrzucą obywateli Aszdodu, Ekron zaś będzie do szczętu zburzony. Biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kretyńczyków. Przeciwko wam odzywa się słowo Pana. Zniszczę cię, Kanani, kraju Filistynów, tak że będziesz bez mieszkańców. I stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód. I przypadnie kraj nadmorski reszce domu Judy, aby popasali w nim, wieczorem zaś odpoczywali w domach Aszkalonu, gdyż Pan ich Bóg nawiedzi ich i odmieni ich los. Słyszałem urąganie Moabitów i zniewagi synów Amonowych, którymi urągali mojemu ludowi i wynosili się nad ich kraj. Dlatego jako żyję ja, mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, Moab stanie się jak Sodoma, a synowie Amonowi jak Gomora, miejscem bujnych pokrzyw i dołem solnym i pustynią po wszystkie czasy. Resztki mojego ludu złupią ich, a pozostali z mojego narodu posiądą ich. Spotka ich to za ich pychę, gdyż żyli i wynosili się ponad lud Pana zastępów. Pan okaże na nich swoją straszliwą moc, bo sprawi, że zmarnieją wszystkie bóstwa ziemi. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każda z miejsca swego. Również wy, Kuszyci, będziecie przebici mieczem Pana. Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię. Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy jak pustynię. I wylegiwać się będą na niej trzody wszystkie zwierzęta polne. Pelikan i sowa będą nocować na budynkach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał w oknach, kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpiecznie i które mówiło do siebie: tylko ja i nikt inny. Jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt? Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwiżdże i machnie ręką. Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu. Niech słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. Jego książęta są jak lwy ryczące, jako sędziowie, jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia, każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go, lecz złoczyńca nie zna wstydu. Wir hatten uns gestern in Katowice mit Kapitel 1 und den ersten Versen von Kapitel 2 schon beschäftigt. Wczoraj w Katowicach zajmowaliśmy się pierwszym rozdziałem i pierwszymi wierszami z rozdziału drugiego. Aber ich denke, es ist gut, wenn ich noch einmal etwas zur Einführung sage. Ale myślę, że to będzie dobre, jeśli jeszcze dla wprowadzenia coś na ten temat powiem. Im ersten Kapitel wird uns gesagt, wer Zephania ist. W pierwszym rozdziale mamy powiedziane, kim jest Sofoniasz. Und in welcher Zeit er gelebt hat, beziehungsweise seinen Dienst getan hat. I w jakim czasie, czy w jakich latach on żył, albo w jakim czasie on pełnił swoją służbę. Er hat geredet in den Tagen des Königs Josia. On przemawiał w czasach króla Jozjasza. Wenn wir davon hören, dann denken wir immer an die Erweckungszeit, die damals war. I jeśli słyszymy o tym królu, to zawsze mamy na myśli ten czas przebudzenia, jaki był za jego panowania. Wo viele vom Volke Juda
wieder zu ihrem Gott zurückgekehrt sind. Gdy w tym czasie wielu z ludu judzkiego zawróciło czy powróciło do swojego Boga. Aber wenn wir die Geschichte uns näher betrachten, ale gdy bliżej zajmiemy się historią, dann erkennen wir, to wtedy poznamy, dass nach der ersten Erweckung unter Hiskia wieder ein Niedergang eingetreten war. Że po tym pierwszym przebudzeniu za czasów króla Hiskiasza znowu nastąpił upadek. Der Sohn Hiskias, syn Hiskiasza, das war Manasse. Syn Hiskiasza Manasses, der hat 55 Jahre regiert. On panował przez 55 lat. Und war ein gottloser Mann. I był człowiekiem bezbożnym. Erst am Ende seines Lebens ist er umgekehrt zu Gott. Dopiero pod koniec swojego życia on nawrócił się do Boga. Wie ernst ist es, wenn jemand in einem gottesfürchtigen Haus aufwächst? Jakże to jest poważne, jeśli ktoś wzrasta w domu bogobojnym, aber sich dann von Gott abwendet, ale potem odwraca się od Boga. Und den Götzendienst im Volk Gottes einführt. I wprowadza bałwochwarstwo do domu Bożego. Und wenn wir seinen Sohn Amon ansehen, a gdy spojrzymy na jego syna Amona, dann finden wir, dass auch dieser den Götzendienst in Israel verbreitet hat. To zauważymy, że i ten Amon też wprowadził bałwochwalstwo wśród lud. Welch eine Gnade, dass dessen Sohn zu Gott umgekehrt ist. Jakaż to jest wielka łaska, że jego syn nawrócił się do Boga. Und einen positiven Einfluss auf das ganze Volk Gottes hatte. I miał bardzo pozytywny wpływ na cały lud. Im zweiten Buch der Chronika wird uns gezeigt, dass das schrittweise erfolgte. W drugiej księdze Kronik możemy to zauważyć, że to nawrócenie odbywało się stopniowo. Er wurde mit 8 Jahren König. On został królem, mając 8 lat. Und im 8. Jahr seiner Regierung, also als junger Mann mit 16 Jahren, i w 8. roku swojego panowania, a więc gdy miał 16 lat, da fing er an, den Gott seiner Väter zu suchen. Zaczął on szukać Boga swoich ojców. Das ist in 2. Chronika 34. Druga Księga Kronik, 34 rozdział mamy to napisane. Auch im zweiten Buch der Könige wird uns das mitgeteilt. I również w drugiej Księdze Królewskiej też jest o tym mowa. Aber nicht so ausführlich wie hier. Ale nie jest tak dogłębnie jak tutaj. Welch eine Gnade, wenn ein junger Mensch anfängt Gott zu suchen. Jakaż to jest łaska, gdy młody człowiek zaczyna szukać Boga. Vielleicht ist auch hier jemand, der aus einem Elternhaus stammt. Może i tu wśród nas jest teraz ktoś, kto pochodzi z domu, wo man gleichgültig gegen Gott war. Z domu, w którym była obojętność wobec Boga. Und er plötzlich etwas von der Liebe und Gnade Gottes hört. I nagle ten ktoś słyszy o łasce i miłości Bożej. Und dann sein Herz öffnet. I otwiera swoje serce. Und dann sehen wir, dass nach weiteren 4 Jahren, i dalej, jeśli chodzi o Jozjasza, to widzimy, że po kolejnych 4 latach, nein, nach weiteren 6 Jahren, im 18. Jahr seiner Regierung, nie, to było w 18. roku jego panowania, da war er 26 Jahre alt, wtedy on miał 26 lat, da fing er an, Entschuldigung, das war vorher, als er 16 Jahre war, da fing er an, den Gott seines Vaters zu suchen und Jerusalem von den Höhen und Ascherim und geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Nie, przepraszam, tak jak w trzecim wierszu jest napisane, w 8. roku swego panowania, czyli gdy miał 16 lat, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. Im 12. Jahr, das war Vers 3.
I potem w 12 roku, czyli gdy miał 20 lat, zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach z Asher i bałwanów i odlewanych posągów. Und im 18. Jahr seiner Regierung mit 26 Jahren, a w 18. roku swojego panowania, 8. wiersz, gdy miał 26 lat, da fanden sie das Buch des Gesetzes im Tempel. To wtedy znaleziono księgę zakonów w świątyni. Da sehen wir, wie weit das Volk Gottes zu dieser Zeit von seinem Gott entfernt war. I wtedy możemy tutaj zauważyć, jak bardzo lud Boży był oddalony od swojego Boga. Sie kannten nicht mehr das Wort Gottes. Nie znali w ogóle już Słowa Bożego. Das ist ein ganz ernster Zustand. To jest bardzo poważny stan. Dann kann natürlich Götzendienst aufkommen. I wtedy właśnie dochodzi do tego bałwochwalstwa. Dann sucht man sich einen Ersatz für Gott. I wtedy szuka się jakiegoś zastępstwa za Boga. Das ist auch in unseren Tagen so. Dokładnie tak samo jest w naszych czasach. Besonders bei uns in Deutschland. A szczególnie jest to widoczne u nas w Niemczech. Viele Menschen haben noch ein religiöses Bekenntnis. Wielu ludzi ma jeszcze, co prawda, religijne wyznanie. Aber keine wirkliche Verbindung zu Gott. Ale nie mają tego rzeczywistego połączenia z Bogiem, związku z Bogiem. Wie wichtig ist es, Gottes Wort zu kennen. Jakże to jest ważne, by znać Słowo Boże. Damit wir wissen, dass Gott heilig und gerecht ist. Abyśmy wiedzieli, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Aber noch wichtiger ist, dass wir erkennen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ale jeszcze ważniejszym jest to, byśmy poznali, że Bóg jest Bogiem miłości, der nicht will, dass jemand verloren geht, który nie chce, by ktokolwiek szedł na zginienie, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ale by każdy doszedł do poznania prawdy. Auch in unseren Tagen darf noch etwas von der Gnade und Liebe Gottes verkündigt werden. Również i w naszych dniach może być jeszcze głoszone coś z tej łaski i miłości Bożej. Was ist notwendig, um diese Gnade Gottes anzunehmen? Co jest koniecznym, by przyjąć tą łaskę Bożą? Wir haben im ersten Vers des zweiten Kapitels gelesen. W pierwszym wierszu drugiego rozdziału mogliśmy czytać: Geht in euch, sammelt euch die Nation ohne Scham. My mamy napisane: zbierzcie się, zbierzcie. W niemieckim jest: wejrzyjcie w siebie, zbierzcie się, narodzie niesforny. In diesem ersten Kapitel musste der Prophet Zephania das Gericht Gottes ankündigen. W tym pierwszym rozdziale ten prorok Sofoniasz musiał zapowiedzieć sąd Boży. Den Tag des Herrn, der nahe ist. Dzień Pański jest blisko, mówił. Und er musste sagen, Vers 15, ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal, der Bedrängnis, der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. 15. wiersz pierwszego rozdziału. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu albo dniem spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Dieser Tag des Gerichts ist auch heute nahe. Ten dzień sądu jest i dzisiaj bardzo bliski. Deshalb das Wort Geht in euch und sammelt euch. I dlatego w pierwszym wierszu mamy te słowa: wejrzyjcie w siebie i zbierzcie się. Was bedeutet das? Geht in euch. Cóż to oznaczają te słowa: wejrzyjcie w siebie? Dass man über sein Leben nachdenkt. Chodzi tu o to, byśmy pomyśleli o naszym życiu. Das können schon unsere Kinder tun. Tą rzecz mogą uczynić i nasze dzieci. Wenn sie Gottes Wort hören, gdy one słyszą Słowo Boże,
dass sie sich fragen, was hat das mir zu sagen? Gdy będą się pytały, cóż ma to mnie do powiedzenia? Geht in euch bedeutet, wejrzyjcie w siebie, to oznacza, dass man über sein Leben nachdenkt und sich fragt, kann ich so vor einem heiligen Gott bestehen? To oznacza, że przemyślimy swoje życie i zadamy sobie pytanie, czy w takim stanie jestem w stanie ostać się przed świętym Bogiem? In Gottes Wort wird uns auch der Weg zum Heil gezeigt. W Słowie Bożym mamy też pokazaną drogę do zbawienia. Da heißt es, tut Buße und bekehret euch. I jest to napisane, pokutujcie i nawróćcie się. Tut Buße bedeutet, dass man traurig ist über das Böse, was in seinem Leben war. Pokutujcie to oznacza, że jesteśmy zasmuceni tym złem, które jest w naszym życiu. Und bekehret euch bedeutet, a nawróćcie się oznacza, dass man umkehrt von einem Weg, der ins Verderben führt, że zawrócimy z drogi, która prowadzi na zatracenie, und die Gnade Gottes, die heute noch angeboten wird, annimmt. I przyjmiemy łaskę Bożą, która jeszcze po dziś dzień jest oferowana każdemu. Zu dem Kerkermeister in Philippi wurde gesagt. Do tego przełożonego nad więźniami w Filipii było powiedziane: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wer seine Sünden bekennt, kto wyzna swoje grzechy und glaubt, dass der Herr Jesus für ihn gestorben ist, i wierzy w to, że Pan Jezus zmarł za niego, der braucht das Gericht eines heiligen Gottes nicht zu fürchten. Ten nie musi obawiać się sądu świętego Boga. Und darf schon jetzt die Freude des Heils genießen. I już teraz może rozkoszować się tą radością zbawienia. Wenn wir hier gelesen haben, dass zu dem Volk der Juden gesagt wird, geht in euch. Gdy tutaj czytamy, że do tego ludu judzkiego jest powiedziane, wejrzyjcie w siebie, dann finden wir ein sehr eindrucksvolles Beispiel in einem Gleichnis, das der Herr Jesus in Lukas 15 uns vorstellt. To widzimy bardzo dobry przykład w podobieństwie, które mamy przedstawione w Łukasza 15. Da finden wir einen jungen Mann, der vom Elternhaus weggegangen ist. Tam czytamy o tym młodym człowieku, który wyszedł z domu rodziców. Und all das Vermögen, das ihm zugefallen ist, vergeudet hat. I zatracił wszelki majątek, który otrzymał od ojca. Ein böses Leben in der Gottesferne geführt hat. Prowadził bardzo złe życie daleko od Boga. Und schließlich in einem großen Elend endete. I skończył w wielkiej biedzie. Da war es so, dass er Not hatte und froh war, wenn er Schweinefutter zu sich nehmen konnte. I był w tak wielkiej biedzie, że bardzo się cieszył, gdy mógł się posilić tym omłotem, który świnie jadły. Und dann kam er zu sich. I dopiero wtedy on wejrzał w siebie. Und dann hat er gesagt, ich will doch umkehren und zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir. I wtedy on rzekł, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Das war ein Herzensentschluss. To było postanowienie jego serca. Und viele von uns erinnern sich an diesen Tag, i wielu z nas zapewne przypomina sobie ten dzień, wo wir zu dem Heiland umgekehrt sind, unsere Sünden bekannt haben. Gdy my nawróciliśmy się do naszego Zbawiciela i wyznaliśmy mu swoje grzechy. Und dann Vergebung und Frieden erlangt haben. I otrzymaliśmy pokój i przebaczenie. Ist das nicht eine große Gnade, dass das heute noch verkündigt werden darf? Czy to nie jest wielka łaska, że po dziś dzień może to być ogłaszane? Aber es muss eine klare Entscheidung im Herzen gefällt werden. Ale w sercu musi być powzięte twarde czy jasne postanowienie.
Und durch den Glauben an den Herrn Jesus erlangen wir neues Leben. I przez wiarę w Pana Jezusa otrzymujemy nowe życie. Frieden mit Gott. Pokój z Bogiem. Welch eine Gnade. Cóż za łaska jest to. Dem Volk Gottes oder dem Volk der Juden, die noch in Jerusalem waren. Temu ludowi Bożemu, albo lepiej dokładnie powiedziawszy temu ludowi judzkiemu, który był w Jerozolimie. Vor der Wegführung unter Nebukadnezar. Przed uprowadzeniem przez Nebukadnezara. Wird gesagt, dass der Zorn des Herrn kommt. Jest im powiedziane, że nadejdzie gniew Pana. Und sie werden aufgefordert, such den Herrn. I oni są wzywani do tego, wyszukali Pana. Vers 3. W trzecim wierszu. Alle ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Das erste Wort erging an die Ungläubigen in Juda. To pierwsze słowo było wypowiedziane do niewierzących w Judzie. Dieser Vers geht an die Gläubigen. A ten trzeci wiersz dotyczy wierzących. Und er gilt auch uns. I on jest obowiązujący też i dla nas. Such den Herrn. Szukajcie Pana. Wie können wir den Herrn suchen? W jaki sposób my możemy szukać Pana? Das können wir tun, indem wir Gottes Wort lesen. Na przykład czytając Słowo Boże. Durch sein Wort redet er zu uns. Przez swoje Słowo on przemawia do nas. Und das können wir tun, indem wir beten. To możemy czynić przez modlitwę. Dann reden wir zu ihm. Wtedy my mówimy do Niego. Die Sanftmütigen des Landes, das heißt die Gläubigen, die noch im Lande waren. Ci pokorni ziemi, pokorni w ziemi, czy w tej ziemi, to są ci, którzy mieszkali na tym terenie. Werden aufgefordert, den Herrn zu suchen. Oni są wzywani, by szukali Pana. Und das ist auch für uns so wichtig, dass wir Tag für Tag den Herrn suchen. I to jest i dla nas takie ważne, byśmy dzień po dniu szukali Pana. Morgens, rano, bevor die Kinder zur Schule gehen, zanim dzieci idą do szkoły, dürfen sie den Herrn suchen, indem sie beten. Na przykład dzieci mogą szukać Pana przez modlitwę. Oder wenn sie so groß sind und schon lesen können, a jeśli już są na tyle duże, że potrafią czytać, indem sie einen Abschnitt aus Gottes Wort lesen. To mogą przeczytać urywek ze Słowa Bożego. Dann haben wir Kraft, in den Versuchungen, die uns begegnen, zu bestehen. I wtedy mamy tą moc czy siłę, by się ostać w tych doświadczeniach, które na nas przychodzą, które nas spotykają. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Wenn wir Gerechtigkeit suchen, dann ist es notwendig, uns von Verkehrtem wegzuwenden. Jeśli szukamy sprawiedliwości, to koniecznym jest odsunąć się od złych rzeczy. Ich will dazu zwei Stellen aus den Briefen an Timotheus lesen. Dwa miejsca do tego z listu do Tymoteusza chcę przeczytać. Da heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 9. 6. rozdział, 9. wiersz. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Feindlichkeit und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die den Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. 1 Tymoteusza 6:9. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.
Und zu Timotheus wird gesagt, i do Tymoteusza jest powiedziane, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. 11. wiersz, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Wenn sogar zu einem so treuen Mann wie Timotheus dieses gesagt werden muss, i jeśli te słowa musiały być powiedziane do tak wiernego męża jak Tymoteusz, wie notwendig haben wir diese Ermahnung? To jakże konieczne i potrzebne jest dla nas to napomnienie. Und dann fügt der Apostel Paulus hinzu, i dalej Paweł dodaje, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Es geht darum, uns von solchen Gefahrenstellen uns abzuwenden. Chodzi tu o to, byśmy od takich niebezpiecznych miejsc byśmy się odsuwali. Und ein Leben in Gemeinschaft mit unserem Herrn zu führen. I abyśmy prowadzili życie w społeczności z naszym Panem. Und im zweiten Timotheusbrief finden wir wieder eine ernste Ermahnung. A w drugim liście do Tymoteusza znowu mamy poważne napomnienie. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 19. Drugi rozdział, 19 wiersz. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Und dann wird uns gezeigt, worin dieses Abstehen besteht. I dalej mamy pokazane, na czym polega to odstępowanie. Da heißt es in Vers 22, czy to unikanie, 22 wiersz. Die jugendlichen Begierden aber fliehen. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj albo uciekaj od nich. Strebe aber nach Gerechtigkeit, a zdążaj do sprawiedliwości. Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Wir hatten im Propheten Zephania gehört, such den Herrn. W proroku Sofoniaszu mogliśmy czytać, szukajcie Pana. Such Gerechtigkeit. Szukajcie sprawiedliwości. Und hier wird uns gesagt, was notwendig ist, damit wir nach Gerechtigkeit streben können. A tu jest nam powiedziane, co jest konieczne, byśmy właśnie szukali tej sprawiedliwości. Und von dem abzuwenden, i byśmy się odwracali od tego, was uns gefangen nehmen kann, co nas może usilnić. Nicht nur in unserer Jugend, nie tylko w naszej młodości, sondern auch im späteren Alter. Ale i w późniejszym wieku. Aber dann wird uns, fügt der Apostel Paulus hinzu, ale potem jeszcze dodaje apostoł Paweł, mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Das ist auch ein wichtiges Bewahrungsmittel für uns. I to jest bardzo ważny środek zachowawczy dla nas. Dass wir nicht alleine stehen, abyśmy nie stali pojedynczo, sondern dass wir Brüder und Schwestern zur Seite haben, ale abyśmy mieli braci i siostry wokół nas, czy wokół. Und uns gegenseitig ermuntern dürfen und im Glauben stärken dürfen. I abyśmy się w wierze mogli wzmacniać i wspierać. Das ist ein großes Bewahrungsmittel. To jest wielki środek, który nam pomaga się nas zachować. Und es ist auch für uns ein großer Segen damit verbunden. I jest też wielkie błogosławieństwo z tym związane. Wenn wir die Zusammenkünfte der Gläubigen besuchen. Gdy my przychodzimy na zgromadzenia. Und in der Gegenwart des Herrn aufhalten. I przebywamy w obecności Pana. Und ein ganz besonderer Segen ist darin begründet. A bardzo szczególne błogosławieństwo jest w tym, wenn wir an dem Platz, den der Herr uns geschenkt hat, gdy na miejscu, które nam Pan darował, an seinem Tisch Opfer des Lobes und Dankes darbringen. Możemy przynosić te ofiary chwały.
wenn unsere Herzen zu dem Herrn gerichtet sind. Bo gdy nasze serca są właśnie skierowane do Pana. Und Lob und Dank aufsteigen. I może się wznosić wtedy to dziękczynienie i chwała. Jetzt kommt ein Abschnitt ab von Vers 4 bis Vers 7. Teraz od 4 do 7 wiersza mamy urywek. Wo uns das Gericht über die Philister vorgestellt wird. Gdzie mamy opisany sąd nad Filistyńczykami. Die Philister waren ja eine besondere Gefahr für das Volk Gottes. Filistyńczycy byli szczególnym niebezpieczeństwem dla ludu Bożego. Zur Zeit Abrahams und Isaaks verstopften sie die Quellen, die Abraham und Isaak gegraben hatten. Za czasów Abrahama i Izaaka oni zasypali te studnie, które oni wykopali. Das Wasser war ja unbedingt notwendig für das Leben. Woda była konieczna do przeżycia, do życia. So wie für uns das Wort Gottes notwendig ist. Dokładnie tak, jak i dla nas Słowo Boże jest nam konieczne. Und gibt es nicht auch in unseren Tagen Bemühungen des Feindes, uns das Wort Gottes zu nehmen? A czy i w naszych czasach nie ma tych prób nieprzyjaciela, by nam to Słowo Boże zabrać? Vielleicht nicht direkt, indem die Bibeln verboten werden. Być może nie w taki bezpośredni sposób, gdy zakazuje się posiadania Biblii. Solche Zeiten gab es auch schon. Takie czasy też już bywały. Sondern, dass uns die Freude am Wort Gottes genommen wird. Ale na przykład jest zabierana nam radość ze Słowa Bożego. Da wissen wir, für unsere Kinder, für unsere Jugend, eine besondere Gefahr. I wiemy, że jest to szczególne niebezpieczeństwo dla naszych dzieci, czy też dla naszej młodzieży. In dem Fernsehen, in dem Internet. Na przykład telewizja, internet. Diese Beschäftigung mit diesen Dingen. Gdy zajmujemy się tymi rzeczami, raubt uns die Zeit für Gottes Wort. To zabiera nam ten cenny czas, który też możemy poświęcić dla Słowa Bożego. Das möchte ja Satan. Tego właśnie chce szatan. Dann haben wir auch keine Kraft, den Versuchungen zu widerstehen. I wtedy też nie mamy siły, by ostać się w tych pokusach. In späteren Zeiten haben die Philister Israel bedrängt. A później, w późniejszych czasach, Filistyni uciskali Izrael. Sie haben Krieg geführt. Prowadzili wojny. Und die Lade des Gottes Israels erobert. I zdobyli tą skrzynię przymierza Izraela. Natürlich hat Gott das zugelassen. Oczywiście Bóg do tego dopuścił. Weil Israel untreu war. Ponieważ Izrael był niewierny. Aber es ist das Bestreben. Ale to jest to dążenie. Der Feinde des Volkes Gottes. Tych nieprzyjaciół ludu Bożego. Diesen Gegenstand uns zu nehmen, der von der Herrlichkeit des Herrn Jesus redet. By zabrać nam ten przedmiot, który mówi o tej wspaniałości Pana Jezusa. Und die Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes symbolisiert. I który symbolizuje tą obecność Bożą pośród swojego ludu. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass die Lade wieder nach Israel zurückgebracht werden musste. Bóg sam zatroszczył się o to, by ta skrzynia była zwrócona na to miejsce, na to właściwe miejsce. Aber lange Zeit war das Volk Israel gleichgültig der Lade Gottes gegenüber. Ale przez długi okres czasu lud izraelski był obojętny wobec tego, co się dzieje z tą skrzynią przymierza. Welche Bedeutung hat der Herr Jesus in unseren Herzen? Jakie znaczenie ma Pan Jezus w naszych sercach? Und welche Bedeutung die Anbetung unseres Gottes? I jakie znaczenie uwielbianie naszego Boga? Und welche Bedeutung das Bewusstsein, dass der Herr in der Mitte seines Volkes sein will? I jakie znaczenie ma ta świadomość, że Pan chce przebywać pośród swojego ludu? In einer weiteren Periode sehen wir, wie die Philister erneut Kampf gegen Israel geführt haben. W późniejszym okresie czasu znowu widzimy,
w jaki sposób Filistyni prowadzili walkę przeciwko Izraelowi. Da wird uns ein Glaubensmann wie Jonathan gezeigt. Jest nam tam pokazany mąż wiary Jonathan, der bereit war, in den Kampf gegen die Philister zu treten. Który był gotowy wystąpić czy wyjść do walki przeciwko nim. Zu dieser Zeit hatten die Philister den Israeliten alle Waffen genommen. W tym czasie właśnie Filistyńczycy zabrali Izraelitom wszelką broń. Es gab auch kein Schmied im Lande. Nie było też żadnego kowala w kraju. Ist das nicht so? Die Waffen, die wir haben, ist das Wort Gottes. Czyż to nie jest tak, że ta broń, którą my posiadamy, to jest nią Słowo Boże? Das wird uns in Epheser 6 gezeigt. Efezjan 6 rozdział mamy to zobrazowane. Bei der Waffenrüstung des Christen, gdy jest ta zbroja chrześcijanina opisana, dass wir auch das Schwert des Geistes nehmen sollen, welches Gottes Wort ist. Że mamy wziąć ten miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Wenn wir Gottes Wort nicht kennen, dann haben wir auch keine Kraft zum Kämpfen. Jeśli my nie znamy Słowa Bożego, to i nie mamy siły do walki. Dabei müssen wir bedenken, dass unser Kampf heute nicht gegen Fleisch und Blut ist. Ale też musimy pamiętać o tym, że dzisiaj nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, aber gegen die Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern. Ale przeciwko tym mocom nadziemskim, tym mocom nadziemskim. Wir finden dann weiter, dass die Philister den Gott Israels verhöhnten. I dalej widzimy, że Filistyńczycy znieważali czy lżyli Boga Izraela. Als der junge David von diesem Kampf mit Goliath hörte, gdy ten młodzieniec Dawid usłyszał o tej walce z Goliatem, da konnte er sagen, to mógł powiedzieć w 1. Mose 17, vers 45, w 1. Samuelowej 17:45. Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Der Goliath hatte Gott verhöhnt. Goliat lżył Boga. Er fluchte David bei seinen Göttern. On przeklinał Dawida na swoich bogów. Und das wissen schon unsere Kinder, dass David den Goliat besiegt hat. I to już nasze dzieci też doskonale wiedzą, że Dawid zwyciężył tego Goliata. Weil er sich auf seinen Gott gestützt hat. Dlatego, że on ufał i oparł się na swoim Bogu. Und er sagte, die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Vers 47. 47. wiersz. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Wir sehen, welche Gefahr durch die Philister für das Volk Gottes bestanden hat. Widzimy, jakie niebezpieczeństwo przez tych Filistyńczyków groziło ludowi izraelskiemu. Sie hatten sich auch im Land Kanaan niedergelassen. Oni też przebywali w tym kraju kananejskim. In diesem fruchtbaren Gebiet am Rande des Mittelmeeres. W tej obfitującej krainie na skraju tego Morza Śródziemnego. Und von dort waren sie immer ein Stachel in der Seite Israels. I właśnie z tego miejsca oni byli tym właśnie żądłem dla ludu izraelskiego. Aber schon der Prophet Zephania und viele andere Propheten haben den Niedergang der Philister beschrieben. Ale już prorok właśnie Sofoniasz i też inni prorocy opisywali upadek Filistyńczyków. Hier sagt der Prophet Zephania in Vers 5:
Tutaj w piątym wierszu czytamy: Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Keretita. Biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kretyńczyków. Das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Przeciwko wam odzywa się słowo Pana, zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistynów, tak, że będziesz bez mieszkańców. Und dem Volk Israel wird die Verheißung gegeben. A ludowi izraelskiemu jest dana obietnica. Der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen voller Hirtenzisternen und Kleinviehhirten sein. Es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. I stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód i przypadnie kraj nadmorski resztce domu Judy. Da drin zum ersten Mal in diesem Propheten, von dem Propheten Jesaja der Begriff Überrest auf. I tutaj mamy po raz pierwszy napisane to te słowa jako, czy jest to określenie jako resztka Judy. Auch in dem nächsten Abschnitt, wo es um Moab und die Kinder Ammon geht. Również i w tych kolejnych urywkach, gdzie jest mowa o Moabie i o Ammonitach. Heißt es in Vers 8, in Vers 9 am Ende. 9. wiersz pod koniec. Der Überrest meines Volkes wird sie berauben und das übrig gebliebene meiner Nation sie beerben. Resztki mojego ludu złupią ich, a pozostali z mojego narodu posiądą ich. Wir sehen, dass dem Überrest Israels Verheißungen gegeben werden. Widzimy, że tej resztce izraelskiej są dane obietnice. Was hat es mit dem Überrest zu tun? Co to ma do czynienia z tą resztką? Das erste Mal trifft dieser Begriff zu im ersten Buch Mose. Po raz pierwszy to pojęcie jako resztka Kapitel 45 mamy napisane w pierwszej Mojżeszowej 45. Als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat, gdy Józef dał się poznać swoim braciom, da sagt er in Vers 7, to mówi w siódmym wierszu, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Bóg posłał mnie przed wami, teraz my mamy to trochę inaczej przypomnieć. Jest tak napisane: Bóg posłał mnie przed wami, aby ustanowić resztkę, aby wam ustanowić resztkę na ziemi i aby was zachować przy życiu dla wielkiego wybawienia. Wir finden also von der ersten Zeit des Volkes Israel. A więc widzimy już na początku tego ludu izraelskiego bis zur Offenbarung immer wieder, dass von einem Überrest geredet wird. Aż do Księgi Objawienia, że to się ciągle przewija, to słowo resztka, jest mowa ciągle o tej resztce. Ganz deutlich finden wir das in 1. Könige 17. A bardzo dokładnie mamy to w pierwszej królewskiej, wo unter dem König Ahab das Volk zum Götzendienst verführt wurde. Pierwsza Królewska 17, gdy za czasów króla Ahaba lud został zwiedziony do bałwochwalstwa. Und dann Elia doch eine Umkehr bewirkte. I Eliasz spowodował takie nawrócenie. Indem er den niedergerissenen Altar seines Gottes wieder aufbaute. Przez to, że on odbudował ten zburzony ołtarz swojego Boga. Und ein Opfer darbrachte. I złożył na nim ofiarę. Da sehen wir, dass Gott mit Feuer vom Himmel geantwortet hat. I Bóg odpowiedział tam tym ogniem z nieba. Während die Götzenpriester nichts erreichen konnten, als sie zu ihrem Götzen gesprochen haben. Podczas gdy ci kapłani tych bożków nic nie potrafili osiągnąć swoim wołaniem do nich. Und das Volk dann erkannte, dass Jehova oder Jahwe oder der Herr der wahre Gott ist.
I wtedy ten lud poznał, że to jest właśnie, że Pan jest tym prawdziwym Bogiem. Elia hat dann die Propheten des Baal getötet. I wtedy też Eliasz zabił tych proroków Baala. Er dachte, damit ist das Volk zu Gott umgekehrt. On myślał wtedy, że ten lud zawróci do Boga. Aber er musste sehen, dass jetzt er selbst angegriffen wird. Ale zauważył, że teraz atak został na niego, został skierowany. Er, der in der Kraft Gottes gehandelt hat, on, który działał w tej mocy Bożej, hörte nun von Isabel, dass sie ihn töten wolle. Usłyszał, że ta Izabel chciała go zabić. Und da hat er, der glaubensstarke Mann, nicht den Blick auf seinen Herrn gerichtet, sondern auf die Isabel. I on, ten mąż wiary, nie skierował swojego wzroku na Boga, tylko na tą Izabel. Und aus Furcht vor dieser Frau ist er in die Wüste geflohen. I ze strachu przed tą kobietą uciekł na pustynię. Hat sich unter den Ginsterbusch gesetzt. Usiadł pod tym krzakiem jałowca. Und gebetet: Nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. I powiedział: Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Daraus geht hervor, dass er sich besser gedünkt hat als die vor ihm waren. Z tego możemy przyjąć, że on wcześniej uważał się za lepszego niż ci, którzy byli przed nim. Aber plötzlich seine Kraftlosigkeit und Unfähigkeit erinnern konnte. Empfunden hat. Ale właśnie wtedy doświadczył swojej bezsilności. Und dann sehen wir, dass Gott ihm zeigte, dass es noch ein Überrest in Israel gibt. I wtedy Bóg mu pokazał, że jest jeszcze resztka w Izraelu. Es heißt dann in Vers 18, Kapitel 19, Vers 18. 19. rozdział pierwszej Królewskiej, 18. wiersz. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Zachowam Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Als er dachte, er ist allein übrig geblieben, gdy on myślał, że on sam jeden pozostał, da konnte Gott ihm sagen, dass er noch 7000 übrig gelassen hat. To Bóg mu mógł powiedzieć, że jeszcze ma 7000 innych. Auch uns kann es so gehen, dass wir niedergeschlagen sind. I nam może tak się zdarzyć, że będziemy przybici. Besonders wenn wir erleben müssen, dass dieser und jener sich vom Glaubensweg abwendet. Szczególnie wtedy, gdy możemy tego doświadczać, że jeden i drugi odwraca się od wiary. In einer Zeit, wo es eine Belebung im Volke Gottes gibt, i w czasie, gdy jest to ożywienie pośród ludu Bożego, da werden wir ermuntert und gestärkt. To wtedy jesteśmy posilani i wzmacniani. Aber wenn es Niedergang im Volke Gottes gibt, ale gdy doświadczamy tego upadku, dann können wir auch wir entmutigt werden. To i my możemy być, poczuć się osłabieni, bezsilni. Wie groß ist die Gnade Gottes, die ihm zeigt, ich habe 7000 übrig gelassen. Ale jakże wielka jest ta łaska Boża, która mogła, która mu pokazała, że ja mam jeszcze 7000 z tej resztki. Und dieses Ereignis wird uns im Neuen Testament vorgestellt. I to zdarzenie jest nam przedstawione też w Nowym Testamencie, weil das auch für uns von Bedeutung ist. Ponieważ to ma też znaczenie dla nas. Da lesen wir in Römer 11, Rzymian 11. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abraham, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat.
Pierwszy wiersz. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Oder wisst ihr nicht in der Schrift, was die Schrift in der Geschichte Elias sagt? Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Jak uskarża się przed Bogiem na Izraela. Erst sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Dann heißt es weiter, aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Knaben. Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Ist das nicht für uns eine Ermunterung? Czyż to nie jest pocieszenie i posilenie dla nas? Gott kennt alle, die von Herzen ihm folgen. Bóg zna wszystkich, którzy z całego serca idą za nim. Die den Herrn Jesus mit reinem Herzen lieben. Którzy miłują Pana z czystego serca. Und hier wird uns gesagt, Propheten Zephania. I tutaj w tym proroku jest nam powiedziane. Dass für diesen Überrest Israels dieser Landstrich am Meer ein Platz ist, wo sie den Segen Gottes erfahren. Że właśnie ten kraj nadmorski będzie tą krainą, na którym oni będą mogli odbierać błogosławieństwa. Und obwohl die Gefangenschaft für Juda noch nicht eingetreten war, mimo tego, że ta niewola dla Judy jeszcze nie nastąpiła, wird ihnen gesagt, to jest im powiedziane, am Ende des siebten Verses, pod koniec siódmego wiersza, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihre Gefangenschaft wenden. Gdyż Pan, ich Bóg, nawiedzi ich i odmieni ich los. Da wird der Blick auf die Zukunft gerichtet. Tu jest spojrzenie na przyszłość. Und das ist auch für uns in schwierigen Zeiten immer wieder eine Ermunterung. I to jest też dla nas w tych ciężkich czasach posilenie. Wenn unser Blick auf die Zukunft gerichtet wird. Gdy nasze spojrzenie jest kierowane na przyszłość. Auf das Wiederkommen unseres Herrn zur Heimholung seiner Braut. Na przyjście naszego Pana po swoją oblubienicę. Wir können uns das sicherlich jetzt noch gar nicht vorstellen, was das sein wird. Z całą pewnością nie jesteśmy sobie w stanie tego teraz wyobrazić, cóż to będzie. Wenn die Millionen von Gläubigen den Herrn umgeben und ihm Lob und Dank bringen. Gdy te miliony ludzi będzie otaczało naszego Pana i będzie mu przynosiło chwałę i dziękczynienie. Ist es nicht eine Gnade, dass wir dazu gehören dürfen? Czyż to niewielka łaska, że i my do nich należymy? I czyż to nie chcemy mieć tego w naszych sercach, by już teraz go czcić? Jego, który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Als nächstes finden wir, dass ein Gericht über Moab und Ammon angekündigt wird. Jako następne widzimy sąd nad Moabitami i Ammonitami. Die Philister waren zum Mittelmeer zu, hatten sie das Gebiet von Kanaan in Besitz genommen. Filistyni zajmowali ziemię nad Morzem Śródziemnym, wśród tej ziemi kananejskiej. Die Moabiter und die Ammoniter waren auf der anderen Seite des Jordan, nach Osten zu.
Moabici i Amonici byli po drugiej stronie Jordanu na wschód. Aber obwohl sie doch nahe verwandt waren mit Israel, i mimo tego, że byli blisko spokrewnieni z Izraelem, waren sie doch Feinde des Volkes Gottes. To byli nieprzyjaciółmi ludu Bożego. Und hier wird ihnen gesagt, i tu jest do nich powiedziane, dass Moab wie Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden sollen. Moab stanie się jak Sodoma, a synowie Amonowi jak Gomora. Dass über sie auch das Gericht Gottes kommt. Że nad nimi też przyjdzie ten sąd Boży. Und Gott wird sie richten wegen ihres Hochmuts. I Bóg osądzi ich z powodu ich pychy. Hochmut ist ja eine besondere Gefahr. Pycha jest to szczególne niebezpieczeństwo. Auch in unseren Tagen. Również i w naszych dniach. Heute werden schon die Kinder zum Hochmut erzogen. Dzisiaj wychowuje się dzieci w tym duchu pychy. Ich bin der Beste. Ja jestem najlepszy. Ich bin der Stärkste. Jestem najsilniejszy. Ich werde mal dieses und jenes. Ja w przyszłości będę tym albo tamtym. Und denken gar nicht daran, dass alles von der Gnade Gottes abhängig ist. I nie myśli się o tym, że wszystko jest zależne od łaski Bożej. Heute nennt man das nicht Hochmut, man nennt es Selbstverwirklichung. Dzisiaj nie nazywa się tego pychą, tylko samo urzeczywistnianiem się. Ich weiß nicht, ob das in euren Schulen auch so ist. Nie wiem, czy to też ma miejsce w waszych szkołach. Aber bei uns ist das ganz ausgeprägt. Jeder muss sich rühmen dessen, was er ist. Ale u nas jest to bardzo mocno na to nacisk kładziony. Każdy musi się szczycić swoimi osiągnięciami. I jeśli w szkole nie osiąga tych wyników, których się od niego oczekuje, dann versucht man auf andere Weise seine Macht und Kraft zu zeigen. To próbuje się w inny sposób pokazać swoją siłę i swoją siłę. Wir haben mal Kinder im Bibellager gehabt. Kiedyś, gdy byliśmy na obozie dziecięcym, czy takim młodzieżowym, die haben sich gerühmt damit, dass sie aus einer Verkaufsstelle etwas mitnehmen konnten, ohne zu bezahlen. To te dzieci, które mieliśmy na obozie, pewnego razu chwaliły się tym, że po prostu coś ukradły. Oder die Verkäufer getäuscht haben über das Verfallsdatum einer Ware. Albo na przykład, że oszukały sprzedawcę przez to, że wmówiły, że ta data przydatności do spożycia już minęła tego produktu. Und dann rühmen sich die Kinder, ich habe das fertig gebracht. I chwaliły się, ja to właśnie potrafiłem tak zrobić. Man rühmt sich der Bosheit. Chwali się złymi rzeczami. Und wir sollten nicht denken, dass wir nicht auch solche Herzen haben. I my nie powinniśmy myśleć, że my, nasze serca takie nie są. Das Volk Israel war das Volk Gottes. Lud izraelski był ludem Bożym. Es war ein gesegnetes Volk, wenn sie in den Wegen Gottes gewandelt sind. Oto był lud, który miał błogosławieństwa, jeśli chodził tymi drogami Bożymi. Aber dann gab es eben Nachbarvölker. Ale były też ludy sąsiednie. Te ludy im zazdrościły. Und dann auch Überfälle machten. I oni również napadali na nich. Deswegen wegen ihres Hochmuts kommt Gericht über sie. I z powodu ich pychy nadejdzie na nich sąd. Da heißt es in Vers 10. Dies wird ihnen für ihren Hochmut zuteil, weil sie das Volk des Herrn geschmäht haben und gegen es groß getan haben. 10. Wiersz. Spotka ich to za ich pychę, gdyż lżyli i wynosili się ponad lud Pana zastępów. Vielleicht müssen das unsere Kinder auch in der Schule erfahren. Być może i nasze dzieci muszą doświadczać tego w szkole. Dass sie verspottet werden
że będą wyśmiewane i lżone, jeśli nie będą razem z kolegami robiły pewnych rzeczy. Und wie schlimm ist das, wenn man in eine Gruppe hineingezogen wird, die nur zum Böses tun verleitet. Jakże to jest straszne, gdy się jest wciąganym do takiej grupy, która tylko grupy dzieci, która tylko ma złe przed oczami, chce czynić tylko zło. In Sprüche 1, Vers 10 wird gesagt, w Przypowieściach, pierwszy rozdział, 10 wiersz, jest powiedziane: Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein. Synu mój, jeśli chcą cię zbawić grzesznicy, nie daj się. In Vers 15, mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg und halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen dem Bösen zu. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego. Wie wichtig ist es, dass wir uns rechtzeitig davon abwenden. Jakże to jest ważne, abyśmy w odpowiednim czasie się od tego odsunęli. Nachdem das Gericht über Moab und Ammon angekündigt wird, potem, gdy ten sąd nad Moabem i Ammonem jest zapowiedziany, dann wird auch ein Gericht über die Äthiopier hier angekündigt. To jest też wypowiadany sąd nad Etiopczykami. Äthiopien ist ja im Süden, liegt im Süden von Ägypten. Äthiopia jest położona na południe od Egiptu. Und es gab Zeiten, wo das ganze Gebiet Ägypten, das heutige Äthiopien und auch der Sudan, das große äthiopische Reich waren. Był taki czas, gdy właśnie cały Egipt, ta obecna Etiopia i jeszcze Sudan należały do tego królestwa Etiopii. Und es wird ihnen hier gesagt, ihr werdet erschlagene meines Schwertes sein. 12. wiersz, również wy uszyci będziecie przebici mieczem Pana. Sicherlich haben diese Prophezeiungen eine vorläufige Erfüllung gefunden. Z całą pewnością te sądy wykonały się później. Als der König des Nordens, also Assyrien, diese Gebiete mit überflutet hat, gdy ten król asyryjski te tereny, można powiedzieć tak, zalał, czyli zdobył je, aber eine endgültige Erfüllung findet das dann statt, ale to końcowe wypełnienie tych sądów, tych słów, wenn der Jesus diese Erde durch Gerichte reinigt, gdy będzie miał miejsce wtedy, gdy Pan tą ziemię będzie czyścił tymi przez te sądy, um sein Friedensreich aufzurichten, by ustanowić swoje królestwo pokoju. Dann wird uns in Vers 13 gesagt, 13. wiersz, dass auch ein Gericht über Assyrien kommt und Ninive zur Wüste gemacht wird. Że przyjdzie też sąd nad Asyrią i Niniwa zostanie obrócona w pustkowie. Das war im Jahre 612 der Fall. To się stało w roku 612. Also 6 Jahre bevor Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. A więc 6 lat przed tym, gdy Izrael został uprowadzony do niewoli babilońskiej. Da wurde Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, zerstört. I wtedy ta Niniwa, stolica tego asyryjskiego królestwa, została zburzona. Durch Chaldea und die Meda. Przez Chaldejczyków i Medów. So dass wir auch sagen können, diese Prophezeiung Zephanias waren auf jeden Fall vor diesem Zeitpunkt gewesen. I możemy z całą pewnością to powiedzieć, że te proroctwa były napisane zanim to wszystko się wydarzyło. Und es wird uns da geschrieben, etwas, was in unseren Tagen zu beobachten ist. Jest tu opisane coś, co i w naszych dniach możemy obserwować. Dass Ninive eine Wüste geworden ist. Że ta Niniwa stała się pustynią. Archäologen haben ja einen Teil dieser zerstörten Stadt wieder ausgegraben. Archeolodzy odkopali część tego miasta. Aber
die Macht, die diese Stadt einmal hatte, hat sie auch nie wieder erlangt. Ale tą moc, którą to miasto, tą wielkość, którą to miasto miało, nigdy nie miało tego powtórnie. Und es wird gesagt, Pelikane und Eulen werden auf den Säulenknäufen übernachten. Vers 14. 14. wiersz. Pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn. Das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit wohnte und die in ihrem Herzen sprach: Ich bin es und gar keine sonst. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie: Tylko ja i nikt inny. Da sehen wir wieder den Hochmut des Menschen. I tu widzimy na nowo tą pychę człowieka. Im Propheten Daniel werden auch zwei Begebenheiten genannt, wo nach dem Hochmut das Gericht kam. I w proroku Danielu też mamy dwa takie zdarzenia, gdy zaraz po tej pysze nastąpił sąd. Zu Nebukadnezar wird in Daniel 4 gesagt. Do Nebukadnezara w Danielu 4 rozdziale. Vers 24. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Ungerechtigkeiten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Friede Dauer haben soll. 4 rozdział 24 wiersz. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Und dann wird uns mitgeteilt, ein Jahr später, nachdem ihm diese Warnung gesagt worden ist, potem czytamy, rok później, gdy usłyszał to ostrzeżenie, da stand er auf seinem königlichen Palast. To on stał w swoim królewskim tym pałacu und sagt in Vers 24, i powiedział 27. w wierszu 27: Ist das nicht das große Babel, das ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? 27 wiersz. Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mocy, mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? I potem zaraz to usłyszał, że królestwo zostaje ci zabrane. Co prawda czytamy dalej, że on zawrócił, nawrócił się. Und Gott den Höchsten gerühmt hat. I wysławiał Boga Wszechmogącego. Und Gott ihm sein Königtum wiedergegeben hat. I Bóg dał mu, zwrócił mu jego królestwo. Aber dann finden wir bei Belsaza, seinem Enkelsohn. Ale potem czytamy o Belsazarze, jego wnuku, dass auch sein Herz sich erhoben hat. Że i jego serce również wyniosło się. Und dann heißt es in Kapitel 5, Vers 20, 5 rozdział 20 wiersz, als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron, nein, Entschuldigung, das bezieht sich noch auf Nebukadnezar, aber es wird gesagt, Moment, ja, in Kapitel 5, Vers 4, sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Kupfer, Eisen, Holz und Stein. 5, rozdział 4, wiersz, pili wino, wysławiali Bogu ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Und in demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand und schrieben an den Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Da waren die bekannten Worte Mene, Mene, Tegel, Upharsin. I tam były napisane te znane słowa Mene, Mene, Tegel, Upharsin. Die Gott, die David dann gedeutet hat. Które Daniel wyjaśnił. W
Vers 26 lesen wir. 26. Vers czytamy. Dies ist die Deutung der Sache. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. 26. Wiersz. Taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht gefunden worden. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Teres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Und in der gleichen Nacht wurde er getötet. 30. Wiersz. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Wie ernst ist es, wenn jemand in seinem Hochmut Worte gegen Gott richtet? Jakże to jest poważna rzecz, gdy ktoś w swojej pysze wypowiada słowa przeciwko Bogu. Ich bin es und gar keine sonst. Tylko wird von Ninive gesagt. Tylko ja i nikt inny, tak mówi, tak mówi Niniwa o sobie. Und dann wird das Gericht angekündigt und später vollzogen. I wtedy jest ten sąd zapowiedziany i później on jest wykonany. In den ersten Versen des dritten Kapitels w tych pierwszych wierszach trzeciego rozdziału wird uns noch einmal vorgestellt, wie auch Juda und Jerusalem von ihrem Gott abgewichen ist. Jest nam przedstawione, jak Juda i Jerozolima odeszli od swojego Boga. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Nie chcę teraz wnikać w te szczegóły, sondern auf diesen fünften Vers. Ale tylko chciałbym ten piąty wiersz poruszyć. Wo der Prophet sagen kann, gdy prorok może powiedzieć, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia. Der Herr ist gerecht, wenn er Gericht übt. Pan jest sprawiedliwy wtedy, gdy wykonuje sąd. Aber wie viel größer ist die Gnade, die Gott seinem irdischen Volk bis in unsere Tage erwiesen hat. Ale o ileż większa jest łaska, którą on okazał swojemu ziemskiemu ludowi aż po dzień dzisiejszy. Und wie groß ist die Gnade Gottes, die uns geworden ist. A jakże wielka jest łaska Boża, która nam została okazana. Es ist ein Kennzeichen Gottes, dass er gerecht und heilig ist. To jest cecha charakterystyczna Boża, że jest on sprawiedliwy i święty. Dass er Sünde nicht sehen kann. Że on nie może patrzeć na grzech. Aber unendlich groß ist die Liebe unseres Gottes. Ale nieskończenie wielka jest miłość naszego Boga. Die Liebe des Heilands. Miłość naszego Zbawiciela. Welcher nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehre und lebe. Który nie chce śmierci grzesznika, ale chce, by się nawrócił i żył. Das durften wir erfahren. To mogliśmy doświadczać. Wenn Gott nur gerecht wäre, gdyby Bóg był tylko i wyłącznie sprawiedliwy, könnte keiner von uns dem Gericht Gottes entgehen. Żaden z nas nie byłby w stanie ujść temu sądowi. All die Liebe Gottes war so groß, ale ta miłość Boża była tak wielka, dass er seinen Sohn gegeben hat, że on dał swojego syna, der unsere Sünden gesühnt hat, który nasze grzechy zmazał. Dort am Kreuz von Golgatha. Tam na krzyżu na Golgocie. So dass wir frei ausgehen können. Tak, że my mogliśmy wyjść jako wolni. Und mit glücklichem Herzen unseren Weg gehen können. I ze szczęśliwymi sercami możemy iść tą drogą. Bis der Herr uns ruft. Aż do tego momentu, gdy Pan nas zawoła. Wir ihn sehen, den Heiland, kim er ist. Będziemy widzieć Jego, Zbawiciela, takim, jakim jest. I wtedy nieskończona radość będzie wypełniała nasze serca. Wir lesen aus dem Propheten Zefania, Kapitel 3. Przeczytamy z Księgi Sofoniasza, trzeci rozdział. Ja.
Księga Sofoniasza, 3 rozdział od 1 wiersza. Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu. Niech słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu. Nie zbliża się do swojego Boga. Jego książęta są jak lwy ryczące, jak jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte. Pogwałcili zakon. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go. Lecz złoczyńca nie zna wstydu. Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, tak że nikt po nich nie chodzi. Ich miasta są spalone, bez mieszkańców. Myślałem, na pewno będzie się mnie bało i przyjemnie przyjmie napomnienie. Będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem, lecz oni tym gorliwiej popełniali nadal wszystkie swoje złe uczynki. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Spoza strumieni kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie, gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz już chełpić się na mojej świętej górze. I pozostawię spośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu, raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu, nie bój się, Syjonie. Niech nie opadają twoje ręce, Pan twój Bóg jest pośród ciebie. Mocarz, on zbawi, będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. Oto ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom, wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie, zaprawdę obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na wszystkich oczach odmienię wasz los, mówi Pan. Wir haben in dem Lied gesungen: Du bist von allem Haupt allein, es muss dir alles werden. Śpiewaliśmy w tej pieśni, że ty jesteś głową wszystkich członków. Von der zukünftigen Herrlichkeit des Herrn Jesus in Zusammenhang mit seinem Volk Israel. I jest to związane z tą przyszłą chwałą Pana. Zukünftigen Herrlichkeit des Herrn Jesus in Zusammenhang mit seinem Volk Israel. Powiązane z jego ludem Izraelem. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, i w ostatnich dniach mogliśmy widzieć, dass der Prophet Zephania eine große Bedeutung für das Volk Israel hatte. Że ten prorok Sofoniasz ma wielkie znaczenie dla ludu izraelskiego. Er redete in einer Zeit des Niedergangs im Volke Israel. On przemawiał w czasach upadku ludu, wo Unglauben und Götzendienst sich breit gemacht hat. Gdzie niewiara i bałwochwalstwo bardzo się rozszerzały. Nach der Erweckung zur Zeit des Königs Hiskia, po tym przebudzeniu za czasów króla Hiskiasza, sehen wir, dass zwei Könige regiert haben. Widzimy, że panowało dwóch królów, Manasse und Amon, die den Götzendienst wieder in Israel eingeführt haben. Manasse i Amon,
którzy obaj wprowadzili na nowo tą służbę bałwochwalczą. Amon wurde ja ermordet. Ten Amon został zamordowany. Hat nur zwei Jahre regiert. Panował tylko 2 lata. Und deshalb kam Josia schon mit 8 Jahren auf den Thron. I dlatego król Jozjasz zaczął panowanie mając tylko 8 lat. Und dann lesen wir im Buche Esra. I następnie w księdze Esdrasza możemy czytać. Nein, Entschuldigung, im zweiten Buch Chronika, Kapitel 35. Nie, przepraszam, druga księga Kronik 32, 5, 35. Dass er im 8. Jahr seiner Regierung anfing, den Gott seiner Väter zu suchen. Że on w 8. roku swojego panowania zaczął szukać Boga swoich ojców. Da war er also erst 16 Jahre alt. A więc miał wtedy 16 lat. Sicherlich hatte er eine gläubige Mutter. Z całą pewnością miał wierzącą mamę. Die Mütter haben ja eine ganz besondere Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder. To właśnie mamy mają szczególnego rodzaju odpowiedzialność za rozwój ich dzieci. Natürlich die Väter nicht weniger. Oczywiście ojcowie nie mają mniejszej odpowiedzialności. Aber die Mütter haben ein sehr innigen Umgang mit ihren Kindern. Ale mamy mają taki bardzo wewnętrzną związek z dziećmi. Und welch ein Segen liegt darauf, wenn schon frühzeitig das Wort Gottes in die Herzen der Kinder eingepflanzt wird. I jakież jest błogosławieństwo w tym, gdy od samego początku Słowo Boże jest zakorzeniane w sercach małych dzieci. Im 8. Jahr seiner Regierung, also mit 16 Jahren, fing er an, den Gott seines Vaters zu suchen. W 8. roku swojego panowania, a więc mając 16 lat, zaczął szukać Boga swoich ojców. Das ist auch ein entscheidendes Alter. To też jest, można powiedzieć, taki decydujący wiek. Wo die Weichen gestellt werden. Gdzie te zwrotnice są, można powiedzieć, przestawiane. Entweder ein Leben in die Welt. Albo życie dla świata. Oder ein Leben für Gott. Albo życie dla Boga. Welch eine Gnade, dass Josia sich entschieden hat, den Gott seines Vaters zu suchen. Jakaż to wielka łaska, że Jozjasz zdecydował, by szukać tej drogi, czy den Gott seines Vaters zu suchen. By szukać Boga swoich ojców. Wie macht man das? Jak to się czyni? Das macht man so, dass man auf Gottes Wort hört. W ten sposób, że słucha się Słowa Bożego. Nicht nur, dass man in der Versammlung sitzt und hört, was gesagt wird. Nie tylko przez to, że siedzi się w zgromadzeniu i słucha tego, co jest mówione, sondern dass man selbst anfängt, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ale przez to, że samemu zaczynamy zajmować się Słowem Bożym. Und unter Gebet Gottes Wort liest. I czyta się Słowo Boże z modlitwą. Und sich fragt, was hat dieses Wort mir zu sagen? I zadajemy sobie pytanie, cóż to Słowo ma do mnie, mi do powiedzenia? Bei Josia hatte das weitreichende Auswirkungen. U Jozjasza miało to, wywarło to skutek na jego przyszłość. In dieser Periode von 4 Jahren, w tym okresie 4 lat, da hat er gelernt, dass der Götzendienst keinen Platz in Israel hat. Nauczył się, że bałwochwalstwo nie może mieć miejsca w Izraelu. Und mit 20 Jahren fing er an, das Land von den Götzen zu reinigen. I mając 20 lat, zaczął oczyszczać kraj z tych bożków. Und wir dürfen annehmen, dass der Prophet Zephania, i możemy przyjąć, że prorok Sofoniasz,
der ja so ernst in diesen drei Kapiteln zu dem Volk Israel redet, który w tak poważny sposób mówi w tych trzech rozdziałach, przemawia w tych trzech rozdziałach, einen guten Einfluss auf die Entwicklung dieses jungen Königs hatte. Miał bardzo dobry wpływ na rozwój tego młodego króla. Immer wieder muss er Gericht ankündigen. Ciągle na nowo on ogłasza sąd. Sie aufrufen, den Herrn zu suchen. Jest to wezwanie, by szukać Pana. Und sich von den Götzen abzuwenden. I odejść, odsunąć się od bożków. Er spricht auch von dem Gericht, was über die Nationen kommen wird. Mówi też o sądzie, który przyjdzie nad narody, nad pogan. Aber in diesem Kapitel, das wir jetzt vor uns haben, ale w tym rozdziale, który teraz mamy przed nami, da wendet er sich erneut an Jerusalem beziehungsweise an das Volk der Juden. Zwraca on się na nowo do Jerozolimy, albo można powiedzieć do tego ludu judzkiego, do żydowskiego. Und er muss ihnen erneut vorstellen, wie ihr Zustand ist. I na nowo musi im przedstawić to, jaki jest ich stan. Wir können uns ja fragen, was hat das uns zu sagen? Możemy zadać pytanie, cóż to ma nam do powiedzenia? Ereignisse, die 2500, über 2500 Jahre zurückliegen. Te zdarzenia, które odbywały się ponad 2,5 tysiąca lat temu. Und doch viele Worte müssen auch unser Gewissen erreichen. A jednak wiele słów tutaj musi, powinno osiągnąć też nasze sumienia. Als erstes sagte ihnen, wehe der widerspenstigen, der befleckten, der bedrückenden Stadt. Jako pierwsze mówi biada butnemu, splamionemu miastu. Wehe bedeutet, Gott wird Strafe üben. W niemieckim jest jeszcze dodane uciśnionemu miastu. Gott wird Strafe üben. Bóg wykona tą karę. Und das erste, was er ihnen vorstellt, dass sie widerspenstig sind. I pierwsze, co im przedstawia, to to, że oni są butni. Mose musste das auch schon dem Volk sagen. Mojżesz też musiał to powiedzieć do ludu. In 5. Mose 9, Vers 24. Piąta księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 24 wiersz. Da erinnert er das Volk daran. On przypomina temu ludowi, dass sie, als Gott ihnen den Auftrag gab, Kanaan einzunehmen, że oni, gdy Bóg im dał to zadanie, że mają wziąć tą ziemię kananejską w posiadanie, da sagte in Vers 23, da wart ihr widerspenstig gegen den Befehl des Herrn eures Gottes und glaubtet ihm nicht. 23 wiersz w połowie. Byliście nieposłuszni rozkazowi Pana Boga waszego i nie uwierzyliście mu. Und Vers 24. Widerspenstige seid ihr gewesen, seid ihr gegen den Herrn gewesen von dem Tag an, da ich euch kenne. I 24. Byliście krnąbrni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem. Wie ernst ist es, wenn Gott ein solches Urteil aussprechen muss. Jakże to jest poważne, gdy Bóg musi wypowiedzieć taki osąd. Widerspenstig können auch Kinder sein. Krnąbrne mogą być też i dzieci. Das wissen ja die Eltern sehr genau. Dokładnie o tym wiedzą rodzice. Wenn der Vater etwas sagt, gdy ojciec coś mówi, und man handelt nicht danach, i nie postępuje się według tego, dann ist das widerspenstig. To jest to właśnie krnąbrność. Und der Vater oder die Mutter müssen strafen. I wtedy ojciec albo mama muszą ukarać. Sicherlich jeder von uns war als Kind widerspenstig. Z całą pewnością każdy z nas jako dziecko byliśmy krnąbrni. Da sind die Eltern traurig. I wtedy to zasmuca rodziców. Aber viel ernster ist es, wenn wir widerspenstig sind gegenüber den Anordnungen Gottes.
Ale o wiele bardziej albo o wiele poważniejsze jest to, jeśli my jesteśmy krnąbrni wobec zarządzeń Boga. Wir finden ein ernstes Beispiel in dem Leben des Königs Saul. Poważny przykład znajdziemy w życiu króla Saula. In 1 Samuel 15. 1 Samuela 15. Da hatte er den Auftrag gegen Amalek zu kämpfen. Dostał zadanie, by walczyć z Amalekiem. Und dann finden wir, dass er diesen Auftrag Gottes nur teilweise ausgeführt hat. I widzimy, że on to zadanie Boże wykonał tylko częściowo. Er hatte auch eine Erklärung dafür. I miał też wyjaśnienie tego. Er hat sich nach der Meinung des Volkes gerichtet. Że on postąpił według mniemania ludu. Und die Anordnung Gottes ein wenig abgeändert. I troszkę zmienił to zarządzenie Boże. Dann muss der Prophet Samuel zu ihm sagen. I wtedy prorok Samuel musiał mu powiedzieć. In 1 Samuel 15, Vers 22. 1 Samuela 15, 22. Die Mitte des Verses. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist wie Widerspenstigkeit. Und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Połowa tego wiersza. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż krnąbrność jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność albo samowola jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Wir sehen in diesen Worten, wie ernst Gott Widerspenstigkeit bewertet. Widzimy właśnie, jak poważnie Bóg traktuje krnąbrność. Und das Urteil Gottes über Saul war danach. I Boży osąd wobec Saula był, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Końcówka 23 wiersza. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, więc i Pan odrzucił ciebie i nie będziesz królem. Ein weiteres ernstes Beispiel finden wir. Kolejny poważny przykład znajdujemy im ersten Buch der Könige, pierwsza księga królewska, Kapitel 13. 13 rozdział. Da wird ein Mann Gottes, ein Prophet, nach Bethel gesandt. Tam pewien mąż Boży, prorok, jest posyłany do Betelu. Um das Urteil Gottes über diesen Altar auszusprechen, der zu einem Götzenaltar geworden ist. Aby wypowiedzieć osąd na temat ołtarza, który stał się ołtarzem służącym do bałwochwalstwa. Und dieser junge Prophet hat diesen Auftrag zuverlässig ausgeführt. I ten młody prorok wykonał to zadanie tak, jak należało. Er sollte kein Brot essen an diesem Ort. Nie miał nic spożywać na tym miejscu. Und er sollte nicht auf dem gleichen Weg zurückkehren, den er gegangen war. Miał też nie wracać tą samą drogą, którą przyszedł. Und dann kam eine so große Versuchung an ihn heran. I wtedy przyszło takie wielkie pokuszenie na niego. Ein alter Prophet hat ihn zurückgerufen. Pewien stary prorok wezwał go, czy zawołał go. Er hat ihn belogen. I oszukał go. Und er ging den Weg zurück. I poszedł dalej swoją drogą. Und hat in dem Haus des alten Propheten auch Brot gegessen. I poszedł tą drogą z tym starszym prorokiem i w jego domu spożył posiłek. Und dann muss der alte Prophet ihm sagen. I wtedy ten stary prorok musiał mu powiedzieć. Das ist Kapitel 13, Vers 21. 13 rozdział 21 wiersz pierwszej królewskiej.
weil du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, nicht gehalten hast und bist umgekehrt und hast Brot gegessen und Wasser getrunken an dem Ort, von dem ich zu dir geredet habe, iss kein Brot und trink kein Wasser. So soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Połowa tego wiersza, 21. Ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. Wir sehen, wie ernst Gott Widerspenstigkeit, ungehorsam gegen sein Wort beurteilt. Widzimy, jak poważnie Bóg osądza to sprzeciwianie się czy tą krnąbrność wobec swojego słowa. Das nächste, was er ihnen vorstellt, der befleckten Stadt. Następną rzecz, którą on mówi w Księdze Sofoniasza 3 rozdziale 1 wierszu, mówi, jest to splamione miasto. Wodurch können wir uns mit Unreinheit beflecken? Przez co możemy się zanieczyścić? In Jakobus werden wir gewarnt. W liście Jakuba jesteśmy ostrzegani. Vor einem leichtfertigen Reden. Przed takim lekkomyślną mową. Da heißt es in Jakobus 3, trzeci rozdział, Vers 6, szósty wiersz. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Język jest ogniem, jest swoistym światem nieprawości. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Wie viel unrechte, böse Worte sind schon ausgesprochen. Ileż to złych i nieprawdziwych słów zostało już wypowiedziane. Worte, die nicht zur Ehre Gottes waren. Słowa, które nie były ku chwale Bożej. Worte, die unseren Bruder, unsere Schwester verletzt haben. Słowa, które zraniły naszego brata czy naszą siostrę. Welch eine ernste Warnung, wenn wir durch unsere Zunge unseren Leib beflecken. Jakież to jest poważne ostrzeżenie, gdy my naszym językiem plamimy nasze ciało. Wir finden eine weitere Befleckung, die gerade für unsere Tage sehr ernst ist. Mamy też kolejne splamienie, które jest bardzo aktualne w naszych dniach. Im Brief des Judas lesen wir. W liście Judy możemy czytać. Ich lese ab Vers 6, Vers 7, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich ebenso wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Doch ebenso beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. List Judy 7 i 8 wiersz. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają swoje ciało, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Die Sünde der Hurerei ist eine schreckliche Sünde in den Augen Gottes. Grzech wszeteczeństwa jest w oczach Bożych strasznym grzechem. In unseren Tagen wird das klein geredet. W naszych dniach jest to bardzo lekceważone. Aber wir sehen, Gottes Wort redet sehr ernst. Ale widzimy, że Słowo Boże mówi bardzo poważnie o tym.
und sie spricht über Jerusalem aus: Wehe der widerspenstigen, befleckten, der bedrückenden Stadt. Biada, i Słowo Boże właśnie mówi tak, jak tutaj w pierwszym wierszu, biada butnemu, czy krnąbrnemu, splamionemu miastu, które uciska. Bedrückung bedeutet, dass man andere niederdrückt. Ten ucisk to oznacza, że właśnie uciska się innych. Oft wird gewarnt davor, dass sie die Armen bedrückt haben. Często jest ostrzeganie przed tym, że uciska się biednych. Stärkere können oft die Schwächeren bedrücken. Mocniejsi mogą uciskać tych słabszych. All dieses Unrecht ist dort zu finden gewesen. I właśnie cała ta nieprawość, ta niesprawiedliwość, to można było wszystko tam znaleźć. Und dann muss Gott sagen, i następnie Bóg musiał powiedzieć: Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut und ihrem Gott sich nicht genaht. Drugi wiersz: Nie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. Es ist überaus ernst, wenn jemand keine Zucht annimmt. To jest bardzo poważna rzecz, jeśli ktoś nie przyjmuje karcenia. Wenn Kinder Strafe empfangen, gdy dzieci otrzymują karę, und dann sich gar nicht danach richten, was nach der Strafe richten, i w ogóle jakby nie dotyka ich to, dann nimmt das oft einen Weg, einen sehr bösen Weg. To bardzo często przybiera to bardzo złą drogę. Gott muss auch uns, auch die Erwachsenen, auch wenn wir alt geworden sind, manchmal züchtigen, wenn etwas in unserem Leben ist, was ihn traurig macht. Bóg często musi i nas starszych też karać, jeśli coś w naszym życiu jest niezgodne z tym, z jego myślami. Und die Züchtigung durch unseren Gott und Vater, die wird uns näher in Hebräer 12 gezeigt. A to karcenie przez naszego Boga Ojca jest nam bliżej pokazane w Hebrajczyków 12. Da finden wir, dass uns gesagt wird: Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Piąty wiersz, 12 rozdział Hebrajczyków. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze. Wir sehen, dass es die Liebe Gottes ist, wenn Schwierigkeiten und Nöte in unserem Leben auftreten. I tu też możemy zauważyć, że to jest właśnie miłość Boża, jeśli pewnego rodzaju trudności czy biedy w naszym życiu nas dotykają. Es kann auch eine vorbeugende Zucht geben. Może też być karanie tak, takie zapobiegawcze. Der Apostel Paulus musste sagen. Apostoł Paweł musiał powiedzieć, dass ihm ein Dorn für das Fleisch gegeben wurde, damit er sich nicht überhebt. Że musiał być mu dany pewien cierń w jego ciało, aby się nie pysznił albo nie wynosił. Gott in seiner Weisheit hat die Gefahr gesehen. Bóg w swojej mądrości zobaczył niebezpieczeństwo, die darin bestand, dass er diesen Blick in den dritten Himmel tun durfte. Przez to, że on mógł niebezpieczeństwo, które mogło powstać, przez to, że on miał dane, by zobaczyć, czy móc zajrzeć w to trzecie niebo. Und unaussprechliche Worte hörte, die der Mensch nicht sagen darf. I mógł usłyszeć te słowa niewypowiedziane, których człowiekowi nie przystoi ich powtarzać. Und wenn der Herr uns ganz besonderen Segen zuteil wird, jeśli Pan nam daruje szczególnego rodzaju błogosławieństwa, dann kann es leicht sein, dass wir uns überheben. To bardzo łatwo może się zdarzyć, że my zaczniemy się tym szczycić i być pyszni. Das bedeutet, dass wir groß von uns denken.
To oznacza, że będziemy mieli wysokie mniemanie o sobie. Das kann auch bei Kindern oder bei den Heranwachsenden sein, wenn sie in der Schule sehr gut lernen können. To możemy często obserwować u dzieci albo u nastolatków, na przykład gdy bardzo dobrze uczą się w szkole. Dass sie dann auf andere herabblicken, denen das nicht so gelingt. Że spoglądają na innych z pogardą, na tych, którym tak dobrze w szkole nie idzie. Das kann auch so sein, wenn wir im Beruf große Fortschritte machen können. Tak samo może się zdarzyć, jeśli my w naszym życiu zawodowym będziemy wielkie postępy czynili. Und andere vielleicht immer Schwierigkeiten haben. A nasi koledzy będą mieli trudności. Gott in seiner Weisheit lässt dann etwas über uns kommen. I wtedy Bóg w swojej mądrości pozwala, by przyszło coś na nas, was uns demütigt, co nas ukorzy, dass wir uns nicht überheben. Abyśmy się nie wynosili. Und alle Züchtigung, sagt Gottes Wort, a każde karanie, mówi Słowo Boże, ist für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude. W tej chwili, gdy je otrzymujemy, nie jest przedmiotem radości dla nas, sondern der Traurigkeit. Ale smutku. Aber dann wird uns das Ergebnis vorgestellt. Ale następnie mamy przedstawiony rezultat tego. Es heißt da in Vers 11, danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. 11 wiersz 12 rozdziału Hebrajczyków, druga połowa. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Welch eine Gnade, wenn wir Zucht annehmen. Jakaż to jest łaska, jeśli my to karanie przyjmujemy. Von Jerusalem musste gesagt werden, dass sie die Zucht nicht angenommen haben. O Jerozolimie musiało być powiedziane, że oni tej karności nie chcieli przyjąć. Und dann wird ihnen gesagt, dass sie auf den Herrn nicht vertraut haben. I następnie jest powiedziane, że nie ufali Panu. Das ist ja überaus interessant, wenn wir die Geschichte Israels und der Juden lesen. To jest w ogóle ciekawe, jeśli czytamy historię Izraela i Żydów. Wie sie oft das Vertrauen auf die Mächte, auf die großen Mächte, die sie umgeben haben, gesetzt haben und nicht auf ihren Gott. Jak bardzo często oni swoją ufność pokładali w tej sile czy w tych mocach, które ich otaczały, a nie pokładali tego w swoim Bogu. Wie traurig ist es, wenn wir auf Menschen vertrauen. Jakże to jest zasmucające, gdy my mamy naszą ufność w ludziach. Dann erfahren wir nicht die Hilfe unseres Gottes. Wtedy nie możemy doświadczyć pomocy naszego Boga. Schließlich muss er ihnen sagen, ihre Fürsten, die Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, die Richter Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Koniec końców musiało być do nich powiedziane, trzeci wiersz, jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. Die Fürsten, das waren solche, die eine besondere Stellung im Volke Gottes hatten. Książęta to byli tacy, którzy mieli szczególne stanowisko pośród ludu. Und dazu bestimmt waren, das Volk recht zu leiten. I byli postanowieni czy ustanowieni do tego, by ten lud właściwie prowadzić. Und jetzt wird ihnen vorgestellt, dass sie so wie brüllende Löwen sind. A teraz jest o nich powiedziane, że są jak te lwy ryczące. Dass sie Schrecken einladen. Że Schrecken auslösen. Oni wywołują tylko i wyłącznie strach. Der Löwe ist ja an vielen Stellen ein Bild von Satan. Lew na wielu miejscach jest obrazem szatana. Im ersten Petrusbrief im 5. Kapitel wird uns gesagt. Pierwszy list Piotra, 5. rozdział jest nam powiedziane, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Że szatan krąży jak ten lew ryczący i szuka po kogo by pochłonąć. Und dann werden uns die Richter vorgestellt. Następnie jest mowa o sędziach. Sie sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Są jak wilki stepowe, które
nic nie zostawiają już na rano. An vielen Stellen finden wir, wie davor gewarnt wird, ungerecht zu richten. W wielu miejscach też znajdujemy, że jest ostrzegane przed tym, by nie sądzić niesprawiedliwie. Und hier sehen wir, dass da Männer da waren, die nur an sich gedacht haben. A tu widzimy, jest mowa o mężach, którzy myśleli tylko i wyłącznie o sobie. Als der junge Salomo auf den Thron kam, gdy ten młody Salomon zaczął panowanie, da hatte er ein wichtiges Gebet gesprochen. To wypowiedział bardzo ważną modlitwę. Dass Gott ihm Weisheit gibt, das Volk doch gerecht zu richten. Aby Bóg darował mu mądrości, by mógł sprawiedliwie sądzić lud. Die Richter sind Abendwölfe, das ist auch eine Gefahr in unseren Tagen. Sędziowie są wilkami stepowymi, to jest też niebezpieczeństwo i w naszych dniach. Da wird uns gesagt in Apostelgeschichte 20. Jest nam, czytamy w Dziejach Apostolskich 20 rozdział. Der Apostel Paulus nimmt Abschied von den Ältesten von Ephesus in Milet. Apostoł Paweł żegna się ze starszymi z Efezu w Milecie. Und fordert sie auf die Herde acht zu haben. I wzywa ich, by baczyli na trzodę. Weil der Heilige Geist sie als Aufseher gesetzt hat. Ponieważ Duch Święty ustanowił ich jako ci nadzorcy. Dieser Aufseherdienst ist auch in unseren Tagen überaus wichtig. Ta służba tego, może nie nadzorcy, tylko tego starszego, jest i w naszych dniach obecna, czy wykonywana. Dass die Gläubigen vor negativen Einflüssen bewahrt bleiben. Aby wierzący byli zachowywani przed negatywnymi wpływami. Und der Apostel Paulus muss ihnen sagen, i apostoł Paweł musiał im powiedzieć, in Vers 29, Apostelgeschichte 20, Vers 29, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Dzieje 20, rozdział 29, wiersz. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Diese Gefahr besteht in unseren Tagen in gleicher Weise. I to niebezpieczeństwo jest tak samo aktualne w naszych dniach. Der Herr Jesus wird uns in Johannes 10 vorgestellt als der gute Hirte. Pan Jezus w Ewangelii Jana 10 rozdziale jest nam przedstawiony jako ten dobry pasterz. Und im Gegensatz dazu zeigt er den Mietling. I jako przeciwieństwo do tego pokazuje, czy stawia najemnika. Wenn der Mietling den Wolf kommen sieht, dann flieht er. Ten najemnik, gdy widzi, że nadchodzi wilk, to on ucieka. Dann schützt er sich selbst vor den Angriffen des Wolfes. On chroni samego siebie przed atakiem tego wilka. Aber überlässt die Herde dem Wolf. Ale i pozostawia tą trzodę na pastwę tego wilka. Und das wissen wir ja in unseren Tagen, wo es auch in Deutschland wieder Wölfe gibt. I to też wiemy w naszych dniach, gdzie ostatnio możemy przeżywać, że bardzo rozmnożyły się wilki w naszym kraju. Vielleicht bei euch auch in Polen. Być może i u was w Polsce też o tym słyszeliście. Wie die Wölfe die Schafe zerreißen. W jaki sposób właśnie wilki rozrywają trzodę. Immer wieder gibt es solche Berichte. I ciągle na nowo u nas słyszymy takie doniesienia o tym. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn falsche Lehrer in die Mitte der Gläubigen eindringen. Ale o wiele gorszym jest, gdy źli nauczycielowie dostają się pomiędzy wierzących. Und die Herde zerstreut wird. I ta trzoda jest, czy zostaje rozproszona. Die nächste Gruppe an Personen, die hier vorgestellt wird, sind die Propheten. Następna grupa jest tutaj przedstawiona w Sofoniaszu w trzecim rozdziale, to prorocy. Es wird hier gesagt, sind Prahler, treulose Männer. Jest o nich powiedziane, że to są niewierni ludzie.
Prahlen bedeutet sich erheben oder etwas sagen, was nicht eine wahre Grundlage hat. Sich rühmen. W niemieckim jest napisane, że oni są takimi, którzy się szczycą czymś. Da heißt es in Jeremia 23 von den Propheten. W Jeremiasza 23 możemy czytać. Vers 28. 28 wiersz. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Und wer mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Und es wird dann weiter gesagt in Vers 25, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen, einen Traum habe ich gehabt. 25 jeszcze wiersz. Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen. Und das Ziel ist, a ich celem jest, Vers 27, sie beabsichtigen meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen. 27 wiersz. Którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię. Falsche Propheten gibt es auch in unseren Tagen. Fałszywych proroków możemy też spotkać w naszych dniach. Im zweiten Petrusbrief werden wir davor gewarnt. W drugim liście Piotra jesteśmy ostrzegani przed Im tym. Im zweiten Kapitel heißt es, drugi rozdział. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Drugi Piotra, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Und wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, jeśli będziemy rozważali historię Kościoła, dann finden wir die Entwicklung, dass immer wieder falsche Lehrer aufgetreten sind. To ciągle widzimy tych fałszywych proroków. Auch in unseren Tagen. Nauczycieli, również i w naszych dniach. Wenn wir uns fragen, wie können wir davor bewahrt bleiben? Jeśli zadamy sobie pytanie, jak możemy się ostać przed tym? Dann nur dadurch, dass wir Gottes Wort zur Hand nehmen. To tylko przez to, że będziemy brali Słowo Boże do ręki. Und dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben. I że nie będziemy zasmucali Ducha Świętego. Und im fünften Vers wird uns dann vorgestellt, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Piąty wiersz czytamy, Pan sprawiedliwy jest wśród Niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak Go. Das wird in der Zukunft in Vollkommenheit geschehen, dass der Herr die Erde reinigen wird durch Gerichte. To w przyszłości będzie doskonale wykonane, gdy Pan będzie oczyszczał ziemię przez sądy. Dass er morgen für morgen das Recht herstellt. Że on każdego poranka będzie swoje prawo wywodził. Der Prophet Zephania weist darauf hin. Prorok Sofoniasz wskazuje na to. Und er hat eine große Bitte an das Volk. I ma wielką prośbę wobec ludu. Möchtest du mich nur fürchten? Möchtest du Zucht annehmen? Vers 7. 3, Vers 7. 3, Vers 7. Möchtest du mich nur fürchten? Möchtest du Zucht annehmen? My mamy napisane, na pewno będzie się mnie bało. W niemieckim jest napisane... Obyś się mnie bał, obyś chciał przyjąć moje karanie. Diese Bitte, dass doch das Handeln Gottes verstanden wird. To jest ta prośba, aby to działanie Boże było przyjęte. Und dass man die Zucht, die Züchtigung
durch den Herrn annimmt. I abyśmy to napomnienie albo tą karność Pana przyjmowali. Wenn das der Fall ist, jeśli to będzie miało miejsce, dann heißt es in Vers 9, dann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen verwandeln. To w 9. wierszu czytamy: Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. Auch über die Nationen, über die Völker wird Gott Gericht bringen. Również i nad narodami, czy nad poganami Bóg wykona sąd. Da heißt es im 8. Vers, dass er die ganze Glut seines Zornes über die Nationen ausgießen wird. W 8. wierszu w połowie czytaliśmy, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Aber welch ein wunderbares Ergebnis wird uns hier gezeigt. Ale cóż za wspaniały rezultat jest tutaj nam przedstawiony. Wenn die Lippen der Völker in reine Lippen umgewandelt werden. Gdy te usta narodów będą przemienione na te czyste wargi. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Auflehnung gegen Gott gewaltig groß ist. My żyjemy w czasach, gdy odrzucenie Boga jest przybiera ciągle na sile. Besonders gegen den wahren Gott. Szczególnie przeciwko temu prawdziwemu Bogu. Und gegen seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. I przeciwko jego synowi i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Aber es wird eine Zeit kommen, wo die Lippen der Völker in reine Lippen umgewandelt werden. Ale nastanie taki czas, gdy właśnie te usta będą przemienione na te czyste usta. Auch in unseren Tagen können wir so etwas erleben. Również i w naszych dniach możemy coś takiego przeżyć. Dass einer, der Gott geflucht hat, że spotykamy się z czymś takim, że ktoś, kto przeklinał Boga, der den Namen Gottes verlästert hat, który bluźnił imieniu Bożemu, durch die Gnade Gottes errettet wird. Przez łaskę Bożą zostaje zbawiony. Umkehrt, zawraca und dann reine Lippen bekommt. I otrzymuje czyste usta. Ist es nicht eine Gnade, dass uns bei der Bekehrung nicht nur ein reines Herz geschenkt wurde? Czyż to nie jest właśnie łaska, że przy nawróceniu darowane nam zostało nie tylko czyste serce, sondern auch reine Lippen. Ale i również czyste usta. Und die reinen Lippen, die dürfen dazu dienen, unseren Gott zu loben. A te czyste usta mogą służyć ku temu, byśmy wysławiali naszego Boga. Sie werden den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Bo będą mogli wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. Ist das nicht auch ein herrlicher Ausblick? Czyż to nie jest wspaniałe spojrzenie na przyszłość? Wenn die Völker einmütig dem wahren Gott dienen, gdy te narody jednomyślnie będą służyły temu prawdziwemu Bogu, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Dziś nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić jeszcze. Wo die Völker gegeneinander sind. Gdy widzimy, jak te narody jeden przeciwko drugiemu jest. Nun, es gibt ja auch menschliche Absichten, die Völker zu einen. Są też, jak też możemy tego doświadczać, ludzkie zamiary, by te poszczególne narody zjednoczyć, zjednać. Ohne den wahren Gott. Ale uczynić to bez tego prawdziwego Boga. Indem man alle Religionen gleichstellt. I chce się to zrobić przez to, że stawia się wszystkie religie na równi. Aber das ist nur eine List Satans, die Blicke der Menschen zu verdunkeln. Ale to jest tylko i wyłącznie chytrość szatana, by zaciemnić nasze czy spojrzenia ludzi. Nur bei einer wirklichen Herzensumkehr zu Gott. Tylko w przypadku prawdziwego zawrócenia serca ku Bogu und zur Annahme des Heils in dem Herrn Jesus, i po przyjęciu zbawienia w Panu Jezusie, werden die Völker dem Herrn einmütig dienen. Tylko wtedy te narody mogą jednomyślnie służyć Panu.
da wird aller Zwist zwischen den Nationen beseitigt sein. Wtedy te wszystkie nieporozumienia czy między narodami mogą być usunięte. Und dann wird uns noch ein schönes Ergebnis vorgestellt. I mamy jeszcze jeden wspaniały rezultat przedstawiony tego. Dass die zerstreuten, die in der ganzen Welt zerstreuten Juden und Israeliten, ci wszyscy teraz rozproszeni po między wszystkimi narodami Żydzi, zurückgebracht werden nach Jerusalem. Będą oni sprowadzeni do Jerozolimy. Beziehungsweise nach Israel. Albo do Izraela. In Vers 10 heißt es, von jenseits der Ströme Äthiopiens werden sie mir meine Flehenden, meine zerstreute Gabe, Schar als Opfergabe darbringen. Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary. Da werden die Juden oder Israeliten nicht gegen den Widerstand zurückgeführt, sondern in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Wtedy właśnie ci Izraelici będą zgodni i będą postępowali zgodnie z myślami Bożymi. Aber dann wird uns noch etwas vorgestellt. Ale następnie jeszcze mamy coś innego przedstawione. Wenn die Gerichte über die Welt kommen, gdy te sądy będą nad tym światem, dann wird dort in Jerusalem und in Israel ein elendes und armes Volk übrig gelassen werden. To w Izraelu będzie pozostawiony biedny lud. Solche, die auf die zu dem Namen des Herrn Zuflucht nehmen. Tacy, którzy będą szukali schronienia u Pana. Und das ist eine Ermunterung für unsere Tage. I to jest właśnie posilenie dla naszych dzisiejszych dni. Wenn wir die wahren Gläubigen in unseren Tagen ansehen, gdy my oglądamy tych prawdziwych wierzących w naszych dniach, dann ist es oft ein elendes und armes Volk. To właśnie często jest to biedny i ubogi lud. Und trotzdem ist es für den Herrn ein kostbares Volk. A mimo to dla Pana jest to bardzo kosztowny lud. Ganz deutlich wird das in den Ländern, wo starke Verfolgungen sind. Szczególnie dobitnie to można widzieć w tych krajach, gdzie jest bardzo silne prześladowanie. Wenn wir an Korea denken, wo da so schreckliche Berichte über die Gläubigen uns mitgeteilt werden. Gdy wspomnimy Północną Koreę, gdzie możemy słyszeć tak straszne wiadomości, co się tam dzieje z wierzącymi. Oder auch in verschiedenen islamischen Ländern, wo die Gläubigen nicht öffentlich den Namen des Herrn anrufen dürfen. Albo wśród krajów muzułmańskich, gdzie prawdziwi wierzący nie mogą jawnie wzywać imienia Pańskiego. Ein elendes und armes Volk. Jest to biedny i ubogi lud. Und doch von einem ungeheuren Wert für den Herrn. A jednak ma to strasznie wielką, bardzo wielką wartość dla naszego Pana. Es wird uns dann im 13. Vers gezeigt, werden uns weitere Kennzeichen des Überrestes vorgestellt. W 13. wierszu mamy kolejne cechy charakterystyczne tej resztki przedstawione. Es wird kein Unrecht tun, keine Lüge reden, und in ihrem Mund wird keine Zunge des Truges gefunden werden, denn sie werden weiden und lagern, und niemand wird sie aufschrecken. Resztka nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa, w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy, będą się paść i odpoczywać, i nikt nie będzie ich straszył. Welch eine Gnade, dass es einen solchen Überrest gibt. Cóż za łaska, że jest taka właśnie resztka. Ich hatte ja schon an den anderen Tagen immer wieder auf den Überrest hingewiesen. W tych minionych dniach ciągle wracałem czy wspominałem tą resztkę. Zur Zeit Elias waren es solche, die ihre Knie nicht vor dem Baal
gebeugt haben. Za czasów Eliasza byli tacy, którzy swoich kolan nie ugięli przed Baalem. Solche, die nicht den Götzendienst, der damals aufgekommen ist, mitgemacht haben. Tacy, którzy nie czynili tego bałwochwalstwa, które było normalne w tamtych czasach. Und wenn wir Gottes Wort so durchsehen, dann finden wir, dass zu allen Zeiten, besonders in schweren Zeiten, Gott immer einen Überrest zubereitet hat. I gdy będziemy przeglądali całe Słowo Boże, to zobaczymy, że w każdym czasie, a szczególnie gdy były to czasy ciężkie i trudne, Bóg zawsze zachowywał sobie taką resztkę. Wenn wir nur an einen Daniel denken. Spójrzmy na Daniela na przykład. Wie hat in dieser schweren Zeit, wo Juda nach Babylon geführt worden ist. Gdy on w tym ciężkim czasie, gdy Juda został, czy lud został cały uprowadzony do Babilonu, nicht einfach die babylonischen Gepflogenheiten mitgemacht, on nie przyjął tych zwyczajów babilońskich, sondern in Treue sich zu seinem Gott bekannt, ale wiernie przyznawał się do swojego Boga. Das ist auch in unseren Tagen notwendig. I to jest konieczne i w naszych dzisiejszych dniach. Dass wir nicht alles mitmachen, was in der Welt üblich ist. Abyśmy nie czynili tego wszystkiego, co jest normalne w tym świecie. Sicherlich müssen die Kinder in der Schule heutzutage mit dem Computer umgehen. Z całą pewnością dzisiaj dzieci w szkole muszą zajmować się pracować na komputerze. Das brauchen sie auch später im Beruf. Będzie to też konieczne później przy wykonywaniu zawodu. Aber wie wichtig ist es, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Ale jakże ważne jest to, by nie zanieczyszczać się tym pokarmem z tego stołu królewskiego. Dass man nicht die negativen Seiten, die diese Welt bietet, in Anspruch nimmt. Aby nie wkraczać w te negatywne rzeczy, które oferuje nam świat. Dazu ist ein Herzensentschluss notwendig. By tak mogło być, jest konieczne postanowienie naszego serca. Man sagt ja, Eltern können den Computer so einrichten, dass Kinder an bestimmte Seiten nicht herankommen. Mówi się, że rodzice mogą tak poblokować komputer, że dzieci na pewne strony internetowe nie będą w stanie wchodzić. Sicherlich haben Eltern eine Verantwortung. Z całą pewnością rodzice mają odpowiedzialność. Aber das hat seine Grenzen. Ale to wszystko ma swoje granice. Die jungen Leute, die Jungs, die Mädchen wachsen heran. Młodzi ludzie, młodzież, nastolatki wzrastają. Und da hilft nur ein Herzensentschluss. I tu może pomóc tylko i wyłącznie postanowienie serca. Sich ganz bewusst von sündigen Dingen fernzuhalten. Aby być zupełnie tego świadomym, by powstrzymywać się przed tymi grzesznymi rzeczami. Und hier haben wir gelesen, der Überrest Israels wird kein Unrecht tun. I tutaj mogliśmy czytać, że ta resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia. Das kann die Gnade Gottes bewirken. To może właśnie zdziałać ta łaska Boża. Er wird keine Lüge reden. Nie będzie mówił kłamstwa. Er wird nicht, wenn die Eltern fragen, was hast du da gemacht, dann einfach drüber hinweggehen. Jeśli rodzice zapytają, co robiłeś tam, to nie będzie wymijał czy omijał, unikał odpowiedzi. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir als Kinder schon und dann besonders wenn wir herangewachsen sind, keine Lüge reden. To jest bardzo ważne, abyśmy już jako dzieci i potem jako nastolatkowie czy młodzież nie kłamali. Auch wenn das Folgen für uns hat, die uns nicht gefallen. Również i wtedy, jeśli ma to następstwa dla nas, które nie są dla nas miłe. Wenn wir erst anfangen, Lügen zu reden, bo gdy zaczniemy kłamać, dann dauert es nicht lange, bis wir ganz vom Wege, vom Glaubensweg abkommen. To nie trwa długo, gdy my zupełnie zbaczamy z drogi wiary. Keine Zunge des Truges wird gefunden werden. Nie znajdzie się
język zdradliwy. Das bedeutet, dass wir nicht Scheinwahrheiten anderen sagen. To oznacza, że nie mamy innym zmyślać dla nich jakichś różnych rzeczy. Oder Halbwahrheiten. Albo nie mówić tak zwanej półprawdy. Und die Folge wird sein, die diesem Überrest verheißen ist. I ta resztka ma obietnicę daną. Sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Das wird auch bei uns in unserem Leben so sein. Tak też będzie i w naszym życiu. Wenn wir uns bewusst von dem Bösen abwenden. Gdy my świadomie odsuwamy się od zła. Dass wir den Segen des Herrn genießen können. Że będziemy mogli doświadczać tego błogosławieństwa Pana. Und in tiefem Frieden unseren Weg gehen dürfen. I w tym głębokim, wielkim pokoju możemy iść naszą drogą. In den letzten Versen, besonders Vers 14 bis Vers 17. W tej ostatniej części, szczególnie w wierszach 14 do 17, wird uns ein Blick in das Friedensreich unseres Herrn Jesus gewährt. Jest nam przedstawione spojrzenie w to królestwo pokoju naszego Pana. Und der Prophet Zephania, der so ernste Worte reden musste, i prorok Sofoniasz, który musiał wypowiadać tak poważne słowa, konnte sie aufrufen: Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalems. Mógł wypowiedzieć właśnie te słowa, 14 wiersz: Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu, raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Das ist auch etwas, was wir erleben durften, nachdem wir uns bekehrt haben, diese Freude des Herzens. To jest coś, co i my mogliśmy przeżywać, szczególnie potem, gdy się nawróciliśmy, tą radość serca. Das Bewusstsein der Vergebung der Sünden. Ta świadomość, że nasze grzechy są przebaczone. Und auf unserem Glaubensweg dürfen wir Tag für Tag. I na naszej drodze wiary możemy dzień po dniu. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Mieć społeczność z Panem Jezusem. Indem wir auf sein Wort hören, przez to, że słuchamy jego słowa, indem wir mit ihm reden, przez to, że z nim rozmawiamy, indem wir uns der Gemeinschaft der Kinder Gottes erfreuen, przez to, że radujemy się ze społeczności z dziećmi Bożymi, in dem Bewusstsein, dass unser Gericht weggenommen und der Feind weggefegt ist. Z tego, że nasz sąd jest odsunięty i nieprzyjaciel też jest odsunięty. Haben wir nicht Grund, uns zu freuen? Czyż nie mamy podstawy, by się radować? Dem Herrn zu danken für seine Güte und Gnade. Panu dziękować za jego dobroć i łaskę. Er hat deine Gerichte weggenommen. On usunął twoje sądy. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5. W Jana 5 Pan Jezus mówi. Und das gilt uns in erster Linie, den Gläubigen der Jetztzeit. W pierwszej linii tyczy się to nas, wierzących obecnego czasu. Vers 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Zaprawdę, 5 rozdział, 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie pójdzie przed sąd, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Das ist auch schon ein Wort für unsere Kinder. To jest słowo dla naszych dzieci, die den Herrn Jesus lieben. Które miłują Pana Jezusa. Dass sie sich darauf stützen, der Herr hat mein Gericht weggenommen. Które mogą się na tym opierać, że Pan ten sąd zabrał. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Nie będziemy sądzeni, ale przeszliśmy ze śmierci do życia. Und dann wird ihnen vorgestellt, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr sehen. I potem oni mają przedstawione to
15 wiersz połowa, Pan król Izraela jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. Der Herr hat ja von Anfang an diesen Wunsch gehabt, König, selbst König in der Mitte seines Volkes zu sein. Pan od początku miał to życzenie, by być królem pośród nich. In 2. Mose 24 heißt es. Druga Mojżeszowa 24. Finde ich die Stelle nicht. Nie, teraz nie znajdę tego miejsca. Es ist 2. Mose 29, Vers 45. Ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen und werde ihr Gott sein. 29 rozdział to jest, 45 wiersz. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. Das war der Wunsch Gottes, in der Mitte seines Volkes zu sein. To było właśnie życzenie Boże, by być wśród ludu swojego. Deswegen hatte er sie auch aufgefordert, dieses Heiligtum zu bauen. I dlatego też on ich wezwał do tego, by budowali tą świątynię, um eine Wohnung in ihrer Mitte zu haben. By mieć to mieszkanie pośród nich. So wie es auch heute der Herr Jesus mit den Seinen macht. Dokładnie tak jak i dzisiaj Pan czyni to ze swoimi. Er hat uns die Verheißung gegeben, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in der Mitte. Tak jak i nam dał tą obietnicę, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego, tam jestem wśród pośród nich. Oft sind wir uns dessen nicht bewusst. Jakże często nie jesteśmy tego świadomi. Oft blicken wir auf die Menschen, mit denen wir uns versammeln. Jakże często my patrzymy na ludzi, z którymi się zgromadzamy. Und finden vielleicht das eine oder andere, was uns nicht gefällt. I znajdujemy wśród nich to czy owo, co nam się nie podoba. Welch eine Gnade, wenn unser Blick auf den Herrn gerichtet ist. Jakaż to jest łaska, jeśli nasze spojrzenie jest skierowane tylko na Pana. Und welche Auswirkungen hat das auf uns? I jakież to ma działanie, jak to wpływa na nas? Als der auferstandene Herr in der Mitte der Seinen erschienen ist. Gdy ten zmartwychwstały Pan stanął pośród swoich und ihnen zugerufen hat, Friede euch. I zawołał do nich, pokój wam. Da heißt es, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. To czytamy dalej, i uradowali się uczniowie, gdy zobaczyli Pana. Diese Freude gibt der Herr Jesus auch jedem, der heute den Blick auf ihn richtet. Tą radość daruje Pan każdemu, który swoje spojrzenie kieruje na Niego. Der Herr in der Mitte der Seinen. Pan pośród swoich. Und dann wird zu Jerusalem gesagt werden. I następnie mowa do Jerozolimy. Fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht erschlaffen. Nie bój się, Syjonie, niech nie opadają twoje ręce. Also es gibt auch dann, wenn der Herr in der Mitte der Seinen ist, für jeden etwas zu tun. A więc i wtedy, gdy Pan jest pośród pośrodku, to jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, czy dużo służba jest jeszcze wtedy do wykonania. Dieses Wort, lass die Hände nicht erschlaffen, die finden wir auch schon einmal im zweiten Buch der Chronika. Te określenie, niech nie opadają twoje ręce, możemy też znaleźć w drugiej księdze Kronik. Als das Volk unter dem König Asa, gdy ten lud, nad tym ludem panował król Asa, in einer großen Bedrängnis war. I był wielki ucisk. Da heißt es in 2. Chronika 15. Israel war viel, Vers 3. Israel war viele Tage ohne wahren Gott und ohne lehrenden Priester und ohne Gesetz. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn.
Und er ließ sich von ihnen finden. Druga Księga Kronik, 15 rozdział, 3 i 4 wiersz. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga, nie miał też kapłana, który by go nauczył i nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana Boga Izraelskiego i szukał go. On też pozwolił im się znaleźć. Das waren schwere Zeiten für Israel. To były bardzo ciężkie czasy dla Izraela. Und dann wird zu ihnen gesagt, in Vers 7, ihr aber seid stark, lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun. I wtedy też jest do nich powiedziane w 7 wierszu, lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Das ist auch eine Ermunterung für uns. I to jest też posilenie dla nas. Wir wollen uns gegenseitig doch stärken, die Aufgaben zu erfüllen, die der Herr für uns hat. Chciejmy się wzajemnie posilać, pokrzepiać, by wykonywać te zadania, które Pan ma dla nas. Sicherlich hat jeder eine andere Aufgabe. Z pewnością każdy z nas ma inne zadanie do wykonania. Aber das Wort gilt uns gemeinsam. Ale to słowo obowiązuje dla nas wszystkich. Das gilt den Eltern, denen der Herr Kinder gegeben hat. To jest obowiązujące dla rodziców, którym Pan darował dzieci. Dass sie die Kinder für den Herrn erziehen. Aby oni wychowywali dzieci dla Pana. Das gilt uns, die wir alt geworden sind. To się tyczy i nas, którzy się zestarzeliśmy. Dass wir betende Hände aufheben. Abyśmy wznosili te modlące w modlitwie nasze ręce. Und alle Nöte im Volke Gottes ihm darlegen. I wszelkie biedy i trudności pośród ludu Bożego byśmy jemu przynosili. Das gilt für die, die das Evangelium ausbreiten. To jest obowiązujące dla tych, którzy głoszą Ewangelię. Um Menschen die gute Botschaft mitzuteilen. By ludziom podawać tą dobrą nowinę. Das gilt uns, wenn wir die Kinder Gottes unterweisen und befestigen. To jest obowiązujące dla nas, gdy my dzieci Boże pouczamy i utwierdzamy ich. Das gilt denen, die einem, der vom Wege abgekommen ist, nachgehen. To dotyczy się także i tych, którzy wychodzą naprzeciw temu, który zboczył z drogi. Das gilt denen, die sich um solche, die hilfsbedürftig sind, kümmern. To się tyczy tych, którzy troszczą się o tych potrzebujących. Ihr aber lasst eure Hände nicht erschlaffen. Es gibt Lohn für euer Tun. Ale wy nie opuszczajcie rąk waszych. Jest zapłata za wasze uczynki. Und bei allen Schwierigkeiten und Nöten, die auftreten können. I we wszystkich trudnościach i biedach, które mogą przyjść, gibt der Prophet Sefania wieder diese Ermunterung. Prorok Sofoniasz daje to pocieszenie. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie mocarz albo zbawiający bohater. Er allein gibt Kraft und Rettung auch in schwierigen Zeiten. Wybawiający, może tak. On sam daruje to ten ratunek. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe. Frohlockt über dich mit Jubel. Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie. Haben wir uns schon einmal gefragt, ob der Herr sich über uns freuen kann? Czy zadaliśmy sobie to pytanie, czy Pan może się z nas radować? Über mich, über dich? Ze mnie, z ciebie? Auch wir dürfen uns mit dem Herrn freuen. Również i my możemy radować się wspólnie z Panem. An seiner Freude teilnehmen. Mieć udział w jego radości. Dann blicken wir nicht auf uns selbst. I wtedy nie będziemy patrzyli na nas samych, sondern auf das, was die Gnade Gottes in unserem Bruder, in unserer Schwester bewirkt hat. Ale na to, co łaska Boża zdziałała w naszym bracie lub w naszej siostrze. Und gibt es nicht auch in unseren Tagen Grund zur Freude? A czy i w naszych dniach nie ma powodów do radości? Wenn Kinder zum Glauben kommen, gdy dzieci się nawracają,
wenn unsere Kinder sich bekehren, gdy przychodzą do wiary, oder wenn Menschen aus der Welt heraus gerettet werden, albo gdy ludzie ze świata są wybawiani, oder wenn Kinder Gottes den Weg finden, den uns in seinem Wort vorgezeichnet hat, albo gdy dzieci Boże znajdują tą właściwą drogę, którą wskazuje nam Słowo Boże, der Herr freut sich darüber. Pan cieszy się z tego. Und wir dürfen uns mit ihm freuen. A my możemy się cieszyć razem z nim. Er schweigt in seiner Liebe. On milczy w swojej miłości. Diese Liebe, die ihre vollkommene Offenbarung am Kreuz von Golgatha gefunden hat. Ta miłość, która pełne objawienie znalazła na krzyżu na Golgocie. Diese Liebe, die wir empfangen haben, alle, die an den Herrn Jesus glauben. Ta miłość, którą otrzymaliśmy wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa. Er schweigt in seiner Liebe kann auch übersetzt werden. Er ruht in seiner Liebe. Te słowo, że milczał w swojej miłości, można też przetłumaczyć jako, że odpoczął w swojej miłości. Eine Liebe, die uns vorgestellt wird im Hohen Lied mit den Worten. Miłość, która jest nam przedstawiona w pieśni nad pieśniami. Kapitel 8, Vers 6. 8 rozdział, 6 wiersz. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht. 8 rozdział, 6 wiersz od połowy. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, jej gorliwość twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Diese Liebe, die sich am Kreuz von Golgatha kundgetan hat, ta miłość, która objawiła się na krzyżu Golgoty, können große Wasser nicht auslöschen. Te wielkie wody nie są w stanie jej ugasić. Und wir dürfen uns dieser Liebe unseres Heilandes erfreuen. I my możemy radować się tą miłością naszego Zbawiciela. Und dann heißt es, er frohlockt über dich mit Jubel. I tam jest to napisane dalej, że będzie się weselił z ciebie tak z radością. Diese tiefe Freude des Herrn, ta wielka radość Pana, kommt in dem Frohlocken, in der deutlichen Äußerung der Freude des Herrn zum Ausdruck. I tu ona jest wyrażona właśnie tak zewnętrznie, że to widać. Und auch wir haben Grund, uns zu freuen, unseren Herrn zu preisen für alle seine Liebe. I również i my mamy powód, by naszego Pana wysławiać za tą wielką Jego miłość.